Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czynię to z ogromną atencją, a jednocześnie z wielką radością, że tak licznie przybyliście Państwo, aby uczestniczyć w naszej konferencji dotyczącej rodziny, a tak naprawdę dotyczącej praw rodziny. Prawa rodziny rdzeń współczesnej demokracji. Witam serdecznie przedstawicieli rządu. Witam serdecznie przedstawicieli Sejmu i Senatu. Witam przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń, fundacji i instytucji zajmujących się sprawami rodziny. Witam przedstawicieli duchowieństwa. Witam polityków lokalnych, wójtów, burmistrzów, radnych, marszałków, przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Jeszcze raz dziękuję Państwu, że jesteśmy razem. To my tworzymy tę piękną polską rodzinę, o której za chwilę będziemy mówić, nad którą będziemy się nisko pochylać. Zanim oficjalnie rozpocznę naszą konferencję, proszę, ponieważ jesteśmy wszyscy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, abyśmy rozpoczęli krótką modlitwą. Bardzo proszę księdza Kazimierza o jej poprowadzenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie, który powiedziałeś, że gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Użycz nam światła, aby dzisiejsza nasza praca wydała dobre owoce dla naszego narodu, dla Kościoła, dla Europy i świata. Ojcze nasz, który królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święty Janie Pawle, drugi patronie rodzin, Pan z wami. Niech was i wszystkie dzieła błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bardzo dziękuję księdzu Kazimierzowi za poprowadzenie modlitwy. Dziękuję Państwu wszystkim za uczestnictwo. Myślę, że to jest dobry moment, aby wypowiedzieć te słowa, że otwieram ogólnopolską konferencję Prawa Rodziny, Rdzeń Współczesnej Demokracji. Pragnę podkreślić, że nasza konferencja jest inauguracją tak naprawdę obchodów Dnia Praw Rodziny w naszym kraju, a ma to związek z tym, że w roku ubiegłym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą Dzień Praw Rodziny na 22 października. O tej dacie będziemy jeszcze mówić w naszych kolejnych wystąpieniach. Patronat honorowy nad wszystkimi wydarzeniami związanymi z obchodami Dnia Praw Rodziny w tym roku przyjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który ze względu na inne obowiązki nie może być dzisiaj z nami, ale sercem z nami się łączy, skierował do nas swój list i upoważnił mnie, abym go Państwu przedstawił. Szanowny Panie Pośle, Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić swoją radość z faktu, że możemy dzisiaj gościć w polskim Sejmie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli świata nauki, kultury i duchowieństwa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, dla których troska o rodzinę i jej prawa jest sprawą priorytetową. Rodzina bowiem jest podstawą każdego społeczeństwa i państwo zobowiązane jest tworzyć warunki dla jej harmonijnego rozwoju. Dlatego w uchwale z dnia 21 października 2016 roku w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, aby poprzez stanowienie odpowiedniego prawa polskie rodziny mogły czuć się bezpiecznie, trwając w przeświadczeniu o stałej trosce państwa o ich byt materialny oraz wszechstronny rozwój. Ta wyjątkowa wspólnota spełnia bowiem trudną do przecenienia rolę dla swoich członków, ale jest także niezwykle ważna dla funkcjonowania większych społeczności. Trzeba zatem zastanowić się, jak skutecznie wspierać rodziny, szczególnie te, które znalazły się w trudnej sytuacji, i jednocześnie rozważać, jak wykorzystać ich potencjał i siłę dla właściwego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Temat ogólnopolskiej konferencji Prawa rodziny, rdzeń współczesnej demokracji jest zatem niezwykle istotny w świetle stojących przed nami zadań, wśród których najważniejsze to stanowienie dobrego prawa, tworzonego w zgodzie z zapisami Karty Praw Rodziny, a w konsekwencji kształtowanie sprawiedliwych stosunków społecznych. Dlatego wszystkim, którzy podczas dzisiejszych obrad dzielić się będą swoimi przemyśleniami, nadziejami i oczekiwaniami, życzę naprawdę owocnej dyskusji i konstruktywnych wniosków. Z wyrazami szacunku podpisał Marek Kuchciński, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. O odczytanie listu, jaki skierował do nas marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, bardzo proszę pana senatora Kazimierza Wiatra. Pani minister, panie ministrze, szanowni państwo, odczytam list marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego. Warszawa, 13 października 2017 roku. Szanowny pan Tadeusz Woźniak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny panie pośle, szanowni uczestnicy konferencji, dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie do udziału w konferencji Prawa Rodziny, rdzeń współczesnej demokracji, której patronuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Żałuję, że spiętrzenie obowiązków związanych z pełnioną przeze mnie funkcją nie pozwoliło mi przybyć do sali kolumnowej Sejmu i osobiście uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Szanowni państwo, wszyscy mamy rodziny, wszyscy jesteśmy z nimi powiązani silnymi więzami. Wszyscy doświadczaliśmy szczególnego ciepła, które wytwarza rodzina. Na każdego z nas miał przebożny wpływ dom rodzinny. Tak było przez tysiąclecia, tak jest dzisiaj, tak będzie zawsze. Rodzina była i jest oparciem dla każdego narodu i we wszystkich czasach. W społeczeństwie polskim rodzina odgrywała rolę szczególną. W niej kształtowane były bowiem najważniejsze normy moralne, które przekazywano z pokolenia na pokolenie i poprzez pokolenia. Z okazji Roku Rodziny w swoim liście z 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pisał: pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. W dzisiejszym świecie coraz częściej i śmielej dokonuje się podważania roli rodziny jako miejsca odgrywającego wyjątkową rolę społeczną. Przemiany kulturowe wykorzystywane to są do swoistej delegitymizacji dotychczasowej roli rodziny. Życzę państwu, organizatorom, mówcom i uczestnikom konferencji wielu konstatacji wspierających polską rodzinę oraz należne jej prawa. Z wyrazami szacunku, Stanisław Karczewski. Dziękuję bardzo. List do nas wszystkich skierowała także pani premier Beata Szydło. Bardzo proszę panią minister Elżbietę Rafalską, aby odczytała list skierowany do nas wszystkich. Prezes Rady Ministrów w liście do państwa skierowanym pisze: Szanowni państwo, kiedy obejmowałam urząd premiera, wiedziałam,
że przed rządem stoi wielkie zadanie wsparcia polskich rodzin. Od początku uczyniliśmy to naszym priorytetem. Polskie rodziny są bowiem siłą i nadzieją naszego narodu. Stając na straży praw rodziny, budujemy dla naszych dzieci lepszą przyszłość. Wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji Praw Rodziny, rdzeń współczesnej demokracji, dziękuję za tą cenną inicjatywę. Zapewniam Państwa o mojej pamięci i przesyłam serdeczne pozdrowienia. Rolą rodziny i jej najbardziej podstawowym zadaniem jest kształtowanie człowieczeństwa. To najmniejsza komórka społeczna, kluczowa dla życia i dla naszego rozwoju. Rodziny bowiem są dla najmłodszych źródłem wiedzy, a zarazem postaw, które współtworzą naszą kulturę. Rodziny uczestniczą w budowaniu tożsamości narodu. Dlatego też znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Rolą rządu i wszystkich, którzy mają na sercu dobro ojczyzny, jest proponowanie i wprowadzenie w życie takich rozwiązań, które zachęcają do zakładania rodzin i pomagają im sprostać wyzwaniom codzienności. To zadanie na lata, jednak wiele już osiągnęliśmy. Można wymienić tutaj program Rodzina 500+, który niesie realną i wymierną pomoc dla polskich domów. To także program Za życiem, przeznaczony dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, rozwój karty dużej rodziny czy coraz większe środki na opiekę żłobkową. Dbamy również o rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wprowadzamy zmiany w systemie edukacji. Te i wiele innych inicjatyw to obszar działania nie tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz także efekt zbiorowego wysiłku całego rządu. W każdym ministerstwie, w każdym urzędzie, na każdym szczeblu pamiętać musimy o podstawowym celu naszej misji – dobru polskiej rodziny. Szanowni Państwo, wierzę, że prawa rodziny nie są jedynie sumą praw jednostek, lecz czymś więcej. To wartość podstawowa dotycząca esencji naszego społeczeństwa. Tym bardziej cieszy obecność na dzisiejszej konferencji w Sejmie przedstawicieli tylu różnych środowisk. Jestem przekonana, że działając we wspólnej intencji, wykorzystując odmienne perspektywy i doświadczenia, lecz mamy szansę na dobre owoce tego spotkania. Łączę wyrazy szacunku. Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Dziękuję. Drodzy przyjaciele, pragnę poinformować także, że listy swoje skierowali do nas księża biskupi i arcybiskupi na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, który w trakcie spotkania z Narodowym Komitetem Obchodów Dnia Praw Rodziny udzielił nam swojego błogosławieństwa, nam i naszym dziełom, jakie podejmujemy na rzecz rodziny i na rzecz walki o ich prawa. Dziękujemy księżom biskupom i arcybiskupom, który nikogo dzisiaj nie ma z nami w sposób oczywisty, ponieważ właśnie trwa Konferencja Episkopatu Polski na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, który obchodzi swoje stulecie istnienia. Drodzy Państwo, na tym kończymy nasze wstępne słowa otwierające naszą konferencję. Dziękujemy za wszystkie życzliwości, z jakimi się spotykamy. Dziękujemy za dobro, z którym mamy do czynienia. Jesteśmy z wdzięcznością dla wszystkich osób, które są z nami i fizycznie, tak jak my tutaj zebrani, ale i tym wszystkim, którzy duchem są z nami, którzy nas wspierają i gdzie czujemy tę jedność z ogromną ilością naszych rodaków, Polek i Polaków, dla których sprawa rodziny, sprawa dobra rodziny, sprawa praw rodziny jest kwestią priorytetową, bo w rodzinie wszystko się zaczyna, bo przez rodzinę każdy z nas przychodzi na świat. Często też w rodzinie odchodzimy. Przystępujemy do wystąpień konferencyjnych i tutaj proponuję pewną zmianę, ponieważ niestety z przykrością muszę powiedzieć, że
pani poseł Ewa Tomaszewska, która miała podzielić się z nami swoimi refleksjami na temat problemów ekonomicznych rodzin w Polsce ze względu na stan zdrowia, pobyt w szpitalu, nie może być dzisiaj z nami, więc życzymy pani poseł Ewie jak najszybszego powrotu do zdrowia. Ale w związku z tym pozwoliłem sobie przygotować krótkie wystąpienie zatytułowane Dzień Praw Rodziny. Długa historia krótkiej uchwały. Pragnę przybliżyć państwu, ile myśmy się musieli napracować, żeby ta uchwała mogła zaistnieć. Czcigodne prezydium, szanowni państwo. Właśnie minęło 8 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy do laski marszałkowskiej został skierowany projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny. Było to 9 października 2009 roku. Ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zawarł projekt w druku 2040 i skierował go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na której czele stał pan poseł Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej. Do końca szóstej kadencji Sejmu ten projekt nie doczekał się niestety pierwszego czytania. W siódmej kadencji Sejmu w dniu 13 stycznia 2012 roku ponownie z mojej inicjatywy przy wsparciu grupy posłów został złożony projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny. Był to projekt zawarty w druku nr 139. Projekt ten ówczesna marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz skierowała ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na której czele znów stał pan poseł Sławomir Piechota. Także i ten projekt nie doczekał się pierwszego czytania. Następnie przez marszałka Sejmu projekt został wycofany po jesiennych wyborach samorządowych w 2014 roku, kiedy to grupa posłów wnioskodawców odeszła z Sejmu, aby pełnić swoje funkcje w samorządach regionalnych lub lokalnych. Pismo w tej sprawie w dniu 16 grudnia 2016 roku, czyli w rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek, wystosowała do posłów wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska. W dniu 19 stycznia 2015 roku wymagana liczba posłów ponownie złożyła projekt uchwały, który został zawarty w druku nr 3114. Do końca siódmej kadencji Sejmu on także nie doczekał się pierwszego czytania, będąc zablokowanym w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu w czerwcu 2015 roku nie przyniosła zmiany w podejściu koalicji rządzącej do naszego projektu uchwały. Zmieniło się czworo marszałków Sejmu. Minęły dwie kadencje, a projekt z pozoru niebudzący kontrowersji i bezkosztowy dla budżetu państwa nie doczekał się nawet pierwszego czytania. To haniebne zachowanie kolejnych marszałków Sejmu przy współudziale przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny polegające na blokowaniu niewygodnych politycznie projektów w komisji nie zniechęciło nas w dążeniu do ustanowienia Dnia Praw Rodziny. W październiku 2016 roku projekt uchwały o ustanowieniu Dnia Praw Rodziny został złożony po raz czwarty. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński opublikował go w druku nr 923 z datą 17 października. Jako pomysłodawca i autor wszystkich projektów w tej sprawie znów miałem zaszczyt reprezentowania posłów wnioskodawców. Rozpoczęły się wreszcie autentyczne prace legislacyjne. Projekt wywołał żywą dyskusję we wszystkich klubach parlamentarnych i poselskich. Niektórzy posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, mimo poparcia dla projektu co do istoty, proponowali, aby Dzień Praw Rodziny ustanowić w dniu 15 maja. Odbyłem liczne rozmowy i konsultacje, aby wytłumaczyć moim koleżankom i kolegom, że w maju obchodzimy Dzień Rodzin ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i dublowanie świąt byłoby nie na miejscu, tym bardziej, że istnieje pewna różnica między skądinąd słusznym światowym przeżywaniem święta rodzin, a głębokim pochyleniem się wszystkich osób, instytucji i władz nad wszechstronnie rozumianą sytuacją tych rodzin, nad ich prawami i nad respektowaniem tych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Argumentowałem, że będzie to jeszcze jeden stosowny moment do pogłębienia refleksji nad sytuacją rodzin w Polsce oraz okazja do kreatywnego, a przede wszystkim pozytywnego działania. Udało się przekonać posłów o słuszności ustanowienia Dnia Praw Rodziny w rocznicę ogłoszenia przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny, która stanie się w ten sposób jednym z fundamentów troski o prawa rodzin w Polsce. Dzień 22 października został zaakceptowany.
Po wstępnych konsultacjach z legislatorami projekt został nieco zmieniony redakcyjnie w porównaniu do pierwszej wersji i niestety, nie tylko w mojej opinii, nieco pogorszony. Następnie został przedstawiony do opinii ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Pomysł ustanowienia Dnia Praw Rodziny uzyskał pełną akceptację, za co jestem bardzo wdzięczny obecnej z nami pani minister Elżbiecie Rafalskiej oraz jej współpracownikom. Gdy projekt trafił wreszcie do laski marszałkowskiej już po raz czwarty, o czym wspomniałem wcześniej, został przez marszałka Sejmu skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Niezwykle symptomatycznym jest fakt, że pierwsze czytanie projektu uchwały odbyło się w dniu 19 października 2016 roku, a więc w rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Na ten fakt zwróciła szczególną uwagę pani poseł Ewa Tomaszewska, którą jeszcze raz pozdrawiam z tego miejsca, życząc rychłego powrotu do zdrowia. Obradom przewodniczyła pani poseł Beata Mazurek. Po przedstawieniu przeze mnie projektu posłowie totalnej opozycji, a co ciekawe szczególnie kobiety, próbowały wprowadzić takie zmiany redakcyjne, aby projekt de facto utracił swój sens. Wszystkie próby wprowadzenia kolejnych niekorzystnych zmian zostały odrzucone w głosowaniach. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie i trafił on do drugiego czytania już na posiedzeniu plenarnym Sejmu, które odbyło się 20 października. Sprawozdanie komisji przedstawiła pani poseł Halina Szydełko. Obradom przewodniczył wicemarszałek Sejmu pan Joachim Brudziński. Mnie przypadł zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawicielki Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska i Klubu Poselskiego Nowoczesna zgłosiły poprawki do projektu podobne do tych zgłaszanych w trakcie posiedzenia komisji. Przedstawiciel Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zrezygnował z wygłoszenia stanowiska, a pozostali mówcy poparli projekt. 7 posłów zadało pytania, na które miałem zaszczyt odpowiedzieć jako wnioskodawca, a w dniu 21 października w bloku głosowań Sejm większością głosów odrzucił poprawki Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. W głosowaniu nad całością projektu udział wzięło łącznie 421 posłów. Za było, uwaga, 273, przeciw 43. 105 posłów wstrzymało się od głosu, a udziału w głosowaniu nie wzięło 39 posłów. W ten sposób, po ponad 7 latach od złożenia pierwszego projektu, w 33 lata od ogłoszenia Karty Praw Rodziny przez Stolicę Apostolską, zakończyliśmy sejmową batalię o ustanowienie Dnia Praw Rodziny w Polsce. Uchwała została ogłoszona w Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 roku pod pozycją 1003. Od tego czasu jest obowiązującą. Uchwałę podpisał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Teraz, drodzy przyjaciele, już tylko od nas samych zależy, jak wykorzystamy tę możliwość jeszcze większej troski o rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej. Nadal istnieje potrzeba żarliwej modlitwy za rodziny, za ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój, ale od każdego, komu zależy na rodzinie, szczególnie od decydentów na wszystkich szczeblach władzy państwowej, w tym rządowej i samorządowej, oraz od wszystkich instytucji i osób pracujących w obszarze zarówno polityki rodzinnej, jak i wszechstronnej troski o rodzinę, Polacy oczekują wzmożonych działań, aby zarówno wspólne, jak i indywidualne wysiłki przyniosły jak najwięcej dobra rodzinom stanowiącym fundament państwa i społeczeństwa. Wierzę gorąco, że Pan Bóg pobłogosławi naszym dalszym wysiłkom, że uda nam się uczynić wiele dobrego dla rodzin i uchronić je przed zagrożeniami, których niestety jest tak wiele we współczesnym świecie. Zwracam się więc z apelem do wszystkich osób, instytucji i władz w Polsce, aby na co dzień, a zwłaszcza 22 października każdego roku lub w jego okolicach, pamiętając o Dniu Praw Rodziny, przejawiać szczególną troskę o losy rodzin i wszystkich członków tych cudownych społeczności, którym tak wiele uwagi poświęca katolicka nauka społeczna, którym szacunek i troskę jesteśmy winni my wszyscy z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz bardzo proszę panią Grażynę Sołtyk, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trzeciej kadencji,
o wygłoszenie prelekcji na temat Karta Praw Rodziny, przesłanie uniwersalne dla kształtowania współczesnej demokracji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo w prezydium, szanowni uczestnicy konferencji, wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że żyjemy w czasach kryzysu cywilizacyjnego. Stajemy dziś wobec coraz to nowych wyzwań i zagrożeń dla człowieka, rodziny, narodów, kontynentów. Trwa zmaganie między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, nie tylko tam, gdzie toczą się wojny i atakuje terroryzm, ale na coraz to nowych płaszczyznach życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, rodzinnego. Pole walki jest także w człowieku, w najgłębszych rejonach jego osobistych, moralnych wyborów. Zawężając perspektywę do naszego kontynentu, do Europy, zauważamy, że naruszone zostały fundamenty chrześcijańskiego dziedzictwa europejskiego w imię jakichś nieokreślonych wartości, do których co i rusz odwołują się urzędnicy unijni. A ostatnio nawet zanegowano zasady prawa naturalnego, rozróżniające osobę ludzką jako mężczyznę i kobietę, czy ojca i matkę. Kłamstwo wypiera prawdę. Zdumienie budzi tylko fakt, jak łatwo człowiek ulega złudzeniom, manipulacji, kolejnym fałszywym ideologiom, tandecie intelektualnej. Dziś mamy do czynienia ze strukturalnymi manipulacjami semantycznymi, zmianą definicji podstawowych pojęć, takich jak kobieta, mężczyzna, płeć, małżeństwo, rodzina, matka, ojciec, miłość, dobro, zło, prawda, fałsz. Ten chaos pojęciowy zagraża społecznej koegzystencji, bowiem wyklucza porozumienie, dialog, a nawet kompromis. Obserwujemy więc zjawisko demontażu systemu podstawowych dotąd wartości, a co za tym idzie, demontażu demokracji, rozumianej jako instytucjonalny środek służący ochronie wartości, z których najważniejsze są naturalne prawa człowieka, powszechne i niezmienne normy moralne oraz dorobek kulturowy społeczeństw z religią jako fundamentem kultury. Demokracja chroniąca wartości nie jest celem, ale środkiem służącym dobru wspólnemu. System demokratyczny, dziś tak głośno przywoływany w Unii Europejskiej, redukowany jest do celu samego w sobie, sprowadzany do zasad proceduralnych uczestnictwa w systemie społecznym, a przy wyborze władz do Unii Europejskiej na przykład zupełnie zanika. Główni aktorzy sceny politycznej mają silne bodźce i środki do blokowania procesów sprzyjających prawdziwej demokracji. Przywołajmy w tym miejscu słowa świętego dziś Jana Pawła II, wyrażone w przesłaniu do uczestników szóstej sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych na temat demokracja, rzeczywistość i odpowiedzialność. Odbyła się ona 23 lutego 2000 roku. Cytuję. Na progu trzeciego tysiąclecia demokracja staje wobec poważnego zagadnienia. Istnieje bowiem tendencja do uznania relatywizmu intelektualnego za niezbędny przymiot demokratycznych form życia politycznego. W tej perspektywie prawda określana jest przez większość i ulega zmianom pod wpływem przemijających trendów kulturowych i politycznych. Z takiego punktu widzenia ludzie przekonani, że niektóre prawdy mają charakter absolutny i niezmienny, uważani są za nierozsądnych i niegodnych zaufania. Z drugiej strony my, jako chrześcijanie, mówił papież, głęboko wierzymy, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I dalej. Autentyczna demokracja, mówił papież, możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Tak więc istota demokracji, jak papież wskazał, tkwi w wartościach, które reprezentuje i ochrania. Konieczność oparcia i kształtowania życia społeczeństw na poprawnej koncepcji osoby ludzkiej staje się być rozumna i oczywista. A przecież w praktyce tak nie jest. Poprawna koncepcja osoby ludzkiej uznaje jej przyrodzoną godność człowieka, który jest wyjątkowy wśród innych stworzeń.
jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Stwórca nadał człowiekowi specjalne uprawnienia i kompetencje i wyznaczył misję. Misja ludzkiego życia wykracza poza doczesne bytowanie i poza cele społeczne. Człowiek jest zdolny do kochania, do przeżywania wolności. Człowiek działa świadomie i dobrowolnie. Sam kształtuje swój los wedle własnych zasad. W akcie decyzyjnym człowiek jest niezależny, jest suwerenem. Dlatego może podejmować decyzje i za nie odpowiadać. Człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. I to Stwórca powołał człowieka do życia w rodzinie. W zamyśle Stwórcy człowiek i rodzina są jednością. Rodzina jest nierozerwalnie związana z istotą człowieczeństwa, z dynamiką jego rozwoju, z jego zadaniami, celami i odpowiedzialnością. Rodzina jest dziedzictwem ludzkości. Jeszcze raz zacytujemy Jana Pawła II z listu do rodzin. Napisał on tak: jako wspólnota miłości i życia rodzina jest społecznością najmocniej ugruntowaną i w sposób sobie właściwy społecznością suwerenną, choć równocześnie jest to społeczność wielako uzależniona. Zarówno zasada suwerenności instytucji rodziny, jak też fakt wielorakich uzależnień pozwala mówić o prawach rodziny. Prawa rodziny, jak i jednostkowe prawa człowieka, są nierozerwalne, przenikają się i dopełniają. Ich korzeniem jest godność mężczyzny i kobiety jako osób, godność małżeństwa, które tworzą, i godność rodziny, gdzie dzieci rodzą się fizycznie i duchowo poprzez wychowanie. Na gruncie społecznej nauki Kościoła trwa stałe poszukiwanie i zgłębianie prawdy o rodzinie i jej opisywanie. Kościół ciągle na nowo podejmuje temat rodziny i nadaje mu głębszy, współczesny i coraz pełniejszy wymiar, korzystając z całego bogactwa najnowszej wiedzy naukowej i doświadczeń społecznych. Rodzina, orędzie o rodzinie było jednym z najważniejszych nurtów pontyfikatu Jana Pawła II. Dorobek duchowy i intelektualny, jaki nam pozostawił, jest wyjątkowym światłem dla pogubionego świata. Na wyjątkowych dziejach zagrożenia dla rodziny otrzymaliśmy pomoc z inspiracji Synodu Rzymskiego w 1980 roku poświęconego zagadnieniom rodziny powstały dwa dokumenty. Pierwszy to adhortacja Jana Pawła II, Familiaris Consortio, o zagadnieniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, skierowana do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego, a więc dokument konfesyjny. Oraz Karta Praw Rodziny skierowana do wszystkich ludzi, instytucji i władz zainteresowanych misją rodziny w świecie współczesnym, do rządzących i do samych rodzin. Karta Praw Rodziny jest pierwszym całościowym zebraniem i zapisaniem podstawowych praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina. Karta Praw Rodziny odwołuje się do istniejących dokumentów międzynarodowych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Europejskiej Karty Społecznej. Oraz do dokumentów kościelnych, głównie soborowych i posoborowych. Dokument został też wzbogacony uwagami i sugestiami stanowiącymi owoc konsultacji przeprowadzonych wśród członków Konferencji Episkopatów całego świata. Nad pracami dotyczącymi Karty Praw Rodziny i nad poprzedzającym je synodem biskupów, gdzie powstał pomysł spisania praw rodziny, czuwał Jan Paweł II. Sformułowano wtedy i przypomniano prawa rodziny. Prawo do istnienia i rozwoju rodziny, prawo do podejmowania własnej odpowiedzialności w zakresie przekazywania życia i wychowania dzieci, prawo do intymności życia małżeńskiego i rodzinnego, prawo do stałości więzi i instytucji małżeństwa, prawo do wyznawania własnej wiary i stawania w jej obronie, prawo do wychowania dzieci wedle własnych tradycji i wartości religijnych i kulturowych, prawo do uzyskania zabezpieczenia fizycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego, prawo do mieszkania pozwalającego na godziwe życie rodzinne, prawo do wypowiedzi i przedstawicielstwa wobec władz publicznych, prawo do zrzeszania, do ochrony nieletnich, do godziwej rozrywki, do umierania godziwego ludzi starszych i jeszcze kilka innych już nie będę wymieniać. Na tej podstawie, po głębokich studiach, opracowano Kartę Praw Rodziny. Dla właściwego zrozumienia natury i formy Karty Praw Rodziny ważne jest określenie, czym ten dokument nie jest.
nie stanowi wykładu teologii, chociaż wyraża 2000-letnią naukę Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Nie jest kodeksem postępowania, nie jest deklaracją teoretycznych zasad. Wizja chrześcijańska jest w niej obecna jako światło objawienia Bożego, które oświeca naturalną rzeczywistość rodziny. Prawa rodziny odkryć można w prawie, które Stwórca wpisał w serce każdego człowieka jako pierwotny porządek stworzenia. Prawa rodziny sformułowane są w karcie ze świadomością, kim jest człowiek i jakie są wartości ogólnoludzkie. Karta zawiera normy ściśle wiążące prawnie, na przykład prawo do życia, prawo do wychowania, postulaty i zasady odnoszące się do prawodawstwa, jakie winno być stworzone, oraz do rozwoju polityki prorodzinnej, a więc ukierunkowanie dla programów działania, na przykład takich jak płace czy system podatkowy. W dokumencie poruszone jest zagadnienie praw rodziny w kontekście praw człowieka, które współczesny świat sformułował jako prawa jednostki w ONZ-owskiej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku. Prawa człowieka i prawa rodziny są niezbywalne. Niezbywalność praw człowieka jest powszechnie rozumiana i uznawana, choć można mieć wiele do życzenia co do ich realizacji w praktyce. Niezbywalność praw rodziny nie jest już tak oczywista. W Karcie Praw Rodziny przypomina się, że prawa człowieka ujęte jako prawa jednostki mają wymiar społeczny i wyrażający się w sposób zasadniczy i przyrodzony w rodzinie. To jest fundamentalne stwierdzenie sytuujące Kartę Praw Rodziny w samym centrum współczesnych zmagań i dylematów. Zderzających się trendów i ideologii, takich jak liberalizm, indywidualizm, ideologia gender, rozluźniających naturalne i tradycyjne więzi społeczne, takie jak rodzina i naród. Wskazania Karty Praw Rodziny są jasne. Prawa człowieka i prawa rodziny muszą być traktowane jako nierozłączna całość i nie mogą być sobie przeciwstawiane. One się dopełniają. Kolejne artykuły określają definicję rodziny. Zasadnicze jest stwierdzenie, że rodzina zbudowana jest na małżeństwie kobiety i mężczyzny, instytucji naturalnej, wyłącznie której powierzona jest misja przekazywania życia. Wszystkie te prawdy są dziś zakwestionowane. Wyraźnie widać, że najważniejsza wspólnota ludzka jest dziś zagrożona w tym, co stanowi jej istotę. W świecie, także w Polsce, trwa nieustanny atak na tradycyjny model rodziny, a więc w istocie na samą rodzinę. To zagrożenie płynie z różnych stron. Organizacji międzynarodowych powołanych w celu pomocy i rozwiązywania problemów społecznych. Politycznych ugrupowań lewicowo-liberalnych. Organizacji feministycznych, które już w 1965 roku na międzynarodowej konferencji w Nairobi dotyczącej praw kobiet ogłoszono wtedy, że głównym miejscem przemocy wobec kobiet jest instytucja rodziny. Zagrożenia płyną od grup walczących homoseksualistów, organizacji antyrodzinnych ukrytych pod neutralnymi hasłami, przedstawicieli świata nauki, lecz będących na usługach kłamliwych ideologii, ogromnej większości mass mediów, programów szkolnych dotyczących edukacji seksualnej, które są przeciwne prawom rodziny do wychowania, programów medycznych naruszających prawa człowieka i rodziny, na przykład in vitro, także przymusowe działania na rzecz sterylizacji czy antykoncepcji, ogólnoświatowe działania. Ten stały nacisk powoduje, iż obserwujemy kruszenie się trwałych dotąd od wieków systemów prawnych opartych na prawie naturalnym. W wielu krajach, głównie Unii Europejskiej, wprowadza się niestety skutecznie nową definicję małżeństwa, sankcjonując związki osób tej samej płci i zezwalając na adopcję dzieci, ostatnio w Niemczech. Od dziesięcioleci trwa zabijanie dzieci poczętych w majestacie prawa stanowionego. Obecnie na naszych oczach instalowane jest prawo do eutanazji ludzi chorych, także dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Co będzie dalej? Czy pedofilia usankcjonowana, kazirodztwo? Przytoczymy dwie zdumiewające, ale niezwykle ważkie wypowiedzi. Pierwszą kardynała Karola Wojtyły z 5 sierpnia 1976 roku. Na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedział kardynał Karol Wojtyła.
Cytuję. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, aby najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Jeszcze raz przypomnę, że to jest 1976 rok. I drugą wypowiedź już Jana Pawła II z 1992 roku, iż antyewangelizacja jest działaniem systemowym, wymierzonym przeciwko rodzinie i kierowanym przez centrum niekiedy anonimowe. Koniec cytatu. Wtedy, w 1992 roku, komentatorzy odnosili tę wypowiedź papieża nie tyle do jakiejś organizacji, a raczej do grup nacisku, które poprzez mass media starają się manipulować społeczną świadomością, przede wszystkim ośmieszając chrześcijańskie zasady życia, głównie rodzinnego. Można to różnie komentować. Przytaczamy te ostrzeżenia papieskie sprzed wielu lat, bo stają się one coraz bardziej aktualne. Powinny skłaniać do mobilizacji, do szukania dróg obrony rodziny. Najważniejszą z nich jest uznanie i respektowanie praw rodziny ujętych w Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Po wskazaniach, czym jest i czym nie jest Karta Praw Rodziny i po prezentacji zagrożeń, należy stwierdzić, że prawa rodziny we współczesnym świecie są naruszane i negowane. Wielu poważnych obserwatorów życia społecznego zwraca uwagę, że dzieje się tam pod wpływem ideologii liberalizmu, a następnie ideologii gender, które najpierw zrelatywizowały aksjologię, możliwość oceny, co jest moralnie dobre, a co złe, a następnie zanegowały rzeczywistość empiryczną, naturę człowieczeństwa wyrażającą się w męskości i kobiecości. To kłamstwo intelektualne prowadzi do rozbicia wspólnoty na każdym szczeblu, od małżeństwa po wspólnotę ogólnoludzką. Demokracja sprzymierzona z relatywizmem intelektualnym, gdzie prawda określana jest przez większość parlamentarną i ulega zmianom pod wpływem modnych trendów i nurtów ideowych, jest zagrożeniem dla ładu społecznego. Celem działań człowieka, rodzin, narodów, wspólnot narodowych i międzynarodowych winien być ład społeczny. Ład społeczny powinien być także celem polityki nowej, odnowionej, autentycznej demokracji, która ma być tylko drogą, narzędziem, sposobem działania, a nie, jak to teraz się ujawnia, celem samym w sobie i wygodnym narzędziem w rękach potężnych grup interesów. Manipulatorzy demokracji narzucają społeczeństwom prawa i rozwiązania, które ingerują w najszerzej pojętą kulturę, w wielowiekowy dorobek i dziedzictwo ludzkości, deformując je. Lekarstwa na tę już globalną chorobę liberalizmu nie należy szukać w nowych ideologiach i nowych projektach, lecz w powrocie do prawdy o człowieku, do praw naturalnych wpisanych w stworzenie i do dorobku duchowego i historycznego naszej cywilizacji. Karta Praw Rodziny może być takim kołem ratunkowym, bowiem łączy w sobie te wszystkie fundamenty i służy trwaniu i rozwojowi najwspanialszej, najświętszej i niezastąpionej wspólnoty, jaką jest rodzina. Niezbędne jest przywrócenie autentycznej demokracji, aby gwarantowała ona rozwój całego człowieka i rodziny, aby gwarantowała podmiotowość i suwerenność oraz uczestnictwo rodziny w sprawach publicznych. Prawa rodziny ochrania zasada pomocniczości, inaczej subsydialności. Od subsidium ferre nieść pomoc, dawać wsparcie. Znaczy to, iż mniejsze jednostki społeczne, takie jak indywidualne osoby, rodziny, wspólnoty, grupy kulturowe, wreszcie narody, nie powinny być wchłaniane przez większe zbiorowości i pozbawiane swych praw i tożsamości. Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją jej praw, pełnionych funkcji i odpowiedzialności. Wyższy porządek ma obowiązek jedynie wspierać i koordynować działania różnych grup społecznych dla dobra wspólnego.
Najbardziej drastycznie zasadę pomocniczości łamały ustroje totalitarne, na przykład odbierając bez powodu dzieci rodzicom. Ten proceder nie zniknął do dziś, ale Polska zaczyna skutecznie bronić tego prawa. Zasada ta jest naruszana, gdy nie respektuje się prawa rodziców do wychowania swoich dzieci. Nie tylko państwo nie powinno odbierać praw rodzinie, ale i rodzina nie powinna oddawać państwu swoich praw i odpowiedzialności. Dziś nie wystarczy rodzinie nie szkodzić. Trzeba dziś jej pomóc dobrą polityką społeczną. Potrzebna jest opcja preferencyjna. Po raz pierwszy można powiedzieć, że nie jest to tylko apel, ale zaczęło się dziać w Polsce dobrze. Czas, by działania wobec rodziny nie były zależne od dobrych czy gorszych wyborów politycznych. Potrzebna jest umowa społeczna w oparciu o uznanie praw rodziny. Sygnatariuszami jej powinny być poza politykami także szerokie kręgi społeczne. Kościół, związki zawodowe, organizacje społeczne i wszyscy troszczący się uczciwie o rodzinę. Patrząc szerzej, potrzebne jest uznanie na forum międzynarodowym w formie konwencji niezbywalnych, naturalnych praw rodziny. Powinno się do tego dążyć, nawet jeżeli dziś wydaje się to nierealne z punktu widzenia polityki światowej. Na zakończenie naszych refleksji proponuję dodać w tytule do tego referatu autentycznej demokracji, bo nam chodzi o wartościowanie, jaka demokracja być powinna. Podsumujmy warunki potrzebne dla funkcjonowania autentycznej, sprawnie działającej demokracji. Są nimi uznanie prawdy o człowieku, o jego godności i suwerenności, respektowanie prawa do życia wszystkich bez wyjątku od poczęcia do naturalnej śmierci, uznanie prawdy o rodzinie, o jej prawach i odpowiedzialności, uznanie demokracji za instytucjonalny środek służący ochronie autentycznych wartości, jakimi są naturalne prawa i dorobek kulturowy ludzkości, respektowanie zasady pomocniczości i dialog, który zakłada wspólne kryterium wartości, uznane przez członków społeczności, bowiem relatywizm wartości wyklucza dialog, a podejmowanie decyzji odbywa się w ten czas na drodze walki pomiędzy różnymi siłami i na zasadzie samej liczebnej większości. Trzeba wyraźnie powiedzieć, kończąc, iż człowieka ani rodziny nie da się zamknąć w ramy nawet najlepiej działającej demokracji. W żadne ramy nie zamknie się wolności, piękna, prawdy i miłości, a one wyznaczają istotę człowieczeństwa i rodziny. Polska, mimo wielu niepokojących zjawisk, które dotykają nas również, jest odbierana jak dotąd jako bastion obrony rodziny. Na Polskę patrzą z nadzieją liczne środowiska, także liderzy największych organizacji prorodzinnych w świecie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. O zabranie głosu bardzo proszę panią profesor Helenę Pietrzak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wysłuchamy wystąpienia na temat prawa rodziny w polskim systemie prawnym. Jednocześnie pani profesor proszę uprzejmie o dyscyplinę czasową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister, panie ministrze, szanowni państwo, poddając analizie katalog praw rodziny, który jest przedmiotem mojego referatu, krótko odniosę się do samego pojęcia rodziny w polskim systemie prawnym. Mając przede wszystkim na względzie aspekty historyczne, warto zauważyć, że odeszliśmy od pojęcia, które odnosiło się do rodziny samowystarczalnej, dwunastopokoleniowej często, a więc takiej, która sama funkcjonuje i nie potrzebuje wsparcia państwa, do oczywiście rodziny, która nazywana jest rodziną małą w zakresie prawa i także socjologii nuklearną, opartą na więzach emocjonalnych, chociaż także i szacunku, miłości, przyjaźni czy partnerstwie.
Podobnej zmianie podlegało samo pojęcie rodziny i zakres jej prawnej ochrony. W powszechnym obiegu stosujemy najczęściej pojęcie rodziny, które zostało zadeklarowane w roku 66 w przepisach Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych i Społecznych, który został przyjęty w Polsce w 77 roku, gdzie prawodawca rodzinę traktuje jako naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa, która tak jak i w zakresie polskiego prawa ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Jednak bezpośrednio w polskim porządku prawnym nie istnieje wprost expressis verbis w przepisach jednolite, wyraźne pojęcie rodziny, a jedynie norma ustrojowa w Konstytucji i tak zwane definicje legalne w konkretnych ustawach, które zajmują się określonym przedmiotem, zagadnieniem dostosowanym do zakresu określonego prawa chroniącego małżeństwo i rodzinę. Odnosząc się do artykułu 18, który jest najbardziej tutaj istotny, jeżeli chodzi o pojęcie małżeństwa i rodziny, ustawodawca odrębnie sformułował dwie instytucje prawne, małżeństwo i rodzina, stosując tu tak zwany przecinek, a więc to oznacza, że w doktrynie prawa zwraca się uwagę na ich indywidualne znaczenie, w tym w zakresie struktury rodziny poprzez narodziny dziecka, czyli właśnie etymologiczne pojęcie. Tak przyjęta konstrukcja obejmuje pojęcie rodziny w zakresie szerszym, czyli rodzinę de jure opartą na małżeństwie oraz rodzinę de facto opartą na samym fakcie trwania jakiegoś związku, w którym wychowuje się przynajmniej jedno dziecko. To jest ten warunek, żeby używać tego terminu. W ten sposób specjalną ochroną i pomocą ze strony państwa w ramach wspomnianej już zasady pomocniczości prawodawca konstytucyjny obejmuje właśnie małżeństwo i rodzinę. W szczególny sposób w tym artykule 18 traktuje właśnie macierzyństwo, nawet stosuje powtórzenie. I oczywiście adekwatne mechanizmy wsparcia występują również w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym chociażby możliwość wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów związanych z porodem 3 miesiące przed i 3 miesiące po urodzeniu dziecka, zresztą niezależnie czy to dziecko żyje czy też nie. Wreszcie w zakresie tych uregulowań obejmuje również równość praw w życiu rodzinnym, ochronę prawną życia prywatnego i rodzinnego, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, prawo matki, prawo rodziny do pomocy ze strony władz publicznych, poszanowanie i ochronę także praw dziecka, w tym prawa dziecka do rodziny i prawa dziecka w rodzinie. Wąskie znaczenie pojęcia rodziny przyjmuje za to prawodawca kodeksu rodzinnego, traktując samo zawarcie związku małżeńskiego jako zdarzenie prawne, którego bezpośrednim skutkiem jest właśnie założenie rodziny. Niewielkie odstępstwo przyjmuje w niektórych przepisach, szczególnie jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb rodziny, powołując się na istniejącą w prawie cywilnym zasadę współżycia społecznego, czyli normę moralną, etyczną. W pozakodeksowych aktach normatywnych ustawodawca stosuje wprost definicje legalne określające konkretny katalog uprawnionych członków rodziny. Większość ustaw stosuje definicje szerokie właśnie, w których uprawnionych wiążą nie tylko więzy pokrewieństwa i powinowactwa, więc wynikające z małżeństwa, ale także związki faktyczne. I tutaj używa się różnych zwrotów w tym bardzo szerokim zakresie. Także orzecznictwo poszerza zakres wykładni gramatycznej czy systemowej w swoich interpretacjach tych już szerokich, podkreślam, definicji legalnych. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny w 2008 roku, poddając wykładni jeden z przepisów ustawy o pomocy społecznej, zwrot osoby wspólnie zamieszkują i gospodarują, uznał, że od pokrewieństwa bardziej istotne jest tworzenie wspólnoty osób, które gospodarują wspólnie, zarządzają, dysponują, bo przyczyniają się do funkcjonowania właśnie wspólnot. Tylko nieliczne akty normatywne stosują wąski albo bardzo wąski zakres definicji legalnych rodziny. Tutaj na uwagę zasługuje. To jest tylko przykład. Zakres ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przechodząc do katalogu praw rodziny, jako pierwsze już tutaj wymienione
przed chwilą. Warto tutaj zaznaczyć, że sama rodzina nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może być odrębnym podmiotem praw i obowiązków, co powoduje, że ochroną i pomocą ze strony państwa są objęci poszczególni członkowie danej rodziny. Na to zwrócił uwagę także Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z 2007 roku. Określony katalog tych praw mający za podstawę prawa człowieka oczywiście mieści się w kategorii praw naturalnych, jest realizowane bezpośrednio przez rodzinę i pośrednio także przez inne instytucje, także szkołę. Wśród nich fundamentalną wartość ma tutaj prawo do życia, określone właśnie także w Konstytucji, wymienione wcześniej, czyli do istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest prawem naturalnym, który wynika z przyrodzonej godności, jaką posiada każda osoba ludzka. Jako prawo podstawowe gwarantuje możliwość korzystania przez człowieka z innych przysługujących mu praw. Najpierw trzeba żyć, żeby mieć te kolejne, jak chociażby prawo do tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie także, prawo właśnie do nauki czy inne występujące w katalogu tych praw rodziny i każdego człowieka. Warto podkreślić jednak, że w latach 50. zaczęto rezygnować z bezwzględnej w prawie karnym ochrony życia człowieka na rzecz właśnie przekazania tego uprawnienia ustawom specjalnym. Jako oczywiście pierwszy Związek Radziecki podjął tego rodzaju inicjatywę, a my należeliśmy, więc rok 56 jest tego wskaźnikiem i rok 93, jak sama nazwa wskazuje, dotycząca tejże ustawy. Oczywiście obejmuje model wskazań, który występuje w większości krajów, także w Polsce, przy czym warto podkreślić, że w zakresie definicji relatywizuje się ten termin pojęcia człowiek poprzez właśnie zarodek, embrion, człowiek w fazie prenatalnej. Tutaj już te zwroty są bardzo szerokie i szeroko omawiane, więc do tego nie ma co szerzej sięgać. Plus oczywiście także katalog, który obejmuje szereg zwrotów niedookreślonych, które w zakresie prawa oznaczają, że każdorazowo można tutaj coś tam włączyć. Przyjęty w artykule 38 obecnej Konstytucji ogólne ramy ochrony zapewniające każdemu człowiekowi prawną ochronę życia zderzyły się także z orzecznictwem Trybunału. Niestety Trybunał, wydając orzeczenie korzystne dla życia i człowieka, działa na podstawie starej Konstytucji, nieobecnie obowiązującej, bo stwierdził wówczas w roku, co prawda, 97, że ochrona prawna życia rozpoczyna się już od poczęcia każdej istoty ludzkiej, a wartość życia ludzkiego jest dobra, jako dobra chronionego, może być zależna od etapu rozwoju. Odnośnie cywilnoprawnej ochrony, prawodawca polski dopiero z momentem urodzenia, czyli z mocy prawa, przyznaje rodzicom władzę rodzicielską. Wcześniej mogą oni co najwyżej złożyć wniosek o ustanowienie kuratora ventris, zresztą nie do ochrony życia, tylko dla praw, które nazywają się odszkodowawczymi, a więc mogą dotyczyć także szkód prenatalnych, czyli przyszłych w ramach zakresu warunkowego. I tutaj od lat właściwie jest ten wniosek dotyczący rozszerzenia władzy na moment początkowy, czyli od poczęcia do pełnoletności. Krótko mówiąc, jest to mechanizm bardzo właściwy. Szczególnego znaczenia nabrała wreszcie w ramach prawa do życia nowelizacja kodeksu rodzinnego, która weszła w życie 13 czerwca 2009, uwzględniająca metodę wspomagania prokreacji poprzez tak zwany zabieg medyczny. Tego rodzaju zwrotu prawodawca użył, nie definiując ściśle zakresu tego pojęcia, chociaż w interpretacji można przeczytać, że dotyczyło inseminacji homologicznej, czyli z użyciem materiału małżonka. Wskazano ograniczenie podmiotowe, co prawda, żonę, ze względu na to, że zakazano zaprzeczania dziecka, jeżeli pochodzi właśnie z poczęcia w wyniku tego rodzaju zabiegu. Jeszcze większe zadziwienie wzbudza dodany w 2015 rokiem artykuł 75 z indeksem 1, w wolnej chwili proszę poczytać, który rozszerzył ściśle osobisty akt uznania ojcostwa, bardzo istotny dla ustalenia pochodzenia dziecka, wobec nasciturusa na komórkę rozrodczą oraz zarodki.
Co więcej, w ramach dawstwa anonimowego ważność tego oświadczenia mężczyzny do 2 lat od jego złożenia, co oznacza, licząc normalnie, możliwość urodzenia postmortem, co w zakresie prawa rodzinnego jest także zakazane. Wreszcie konsekwentnie eliminuje prawo dziecka do wychowania w rodzinie, do wychowania przez oboje rodziców. To są te konsekwencje negatywne także. A więc tutaj także ten zakres niespójności się będzie pojawiał. To jest ten element, który występuje. Zakres tych 2 nowelizacji negują spójność systemu, ingerują w prawo do wolności. Tam jest jeszcze wątek niespójności wobec macierzyństwa. Trybunał w 2013 roku zakwestionował, czy dał możliwość zmiany stanu cywilnego po śmierci dziecka, ale nie zmieniono w kontekście zaprzeczenia macierzyństwa, stąd jedno działa inaczej wobec drugiego. Kolejne prawo rodziny mające wymiar międzynarodowy i krajowy to jest prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zawiera szerszy katalog, w tym prawo do utrzymywania więzi pomiędzy osobami bliskimi, prawo do zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji wynikającej z różnych tutaj okoliczności, już wcześniej wspomniane, ze względu na pochodzenie społeczne, urodzenie, płeć, czy właśnie język, którym się posługują nasi obywatele poza granicami. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie odnosił się wielokrotnie do przedmiotowego prawa, przy czym życie rodzinne na początku interpretował w wąskim zakresie, odnosząc się do relacji wynikających z więzów krwi, małżeństwa i adopcji. Ale po wielu skargach stron postanowił rozszerzyć i uwzględnił inne faktyczne więzi rodzinne, w tym emocjonalne, wzajemne zainteresowania, przywiązanie, wspólne zamieszkanie. I tutaj to wspólne zamieszkanie nie musi zależeć od płci. Trybunał, przyjmując tak szeroką wykładnię życia rodzinnego, stwierdził, że dla potwierdzenia jego istnienia nie wymaga się od członków rodziny, aby żyli razem, jeśli istnieją między nimi regularne kontakty i pewien stopień zależności. Norma gwarantująca prawo do poszanowania życia rodzinnego ujmuje kilka praw powszechnych i wolnościowych, których celem jest ochrona sfery prywatności. Tutaj mieszczą się te prawa, które już poniekąd wymieniłam. Prawo właśnie do poznania swojego pochodzenia, także tożsamości, prawo rodziców i dzieci do wzajemnych kontaktów i wychowania dzieci, także w rodzinie biologicznej, w szczególności prawo rodziców do zajęcia stanowiska w sprawie adopcji, czyli tak zwana zgoda bądź rezygnacja z tych praw, prawo do zamieszkania w kraju pochodzenia. Tak określony katalog praw nie ma charakteru zamkniętego, a jego obszar interpretacji poszerzyło orzecznictwo Trybunału, stosując przeważnie wobec pojęć prawnych wykładnię szerszą, aniżeli przyjmują to normy krajowe stron Europejskiej Konwencji. Z gwarancją prawa do życia prywatnego korespondują normy konstytucyjne, które poszerzają właśnie ten katalog prawa do życia prywatnego o prawo do czci, ochrony czci, dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym w kontekście konstytucji. Oczywiście to jest katalog dóbr osobistych, chroniony także cywilnoprawnie w przepisach materialnych w artykule 23 i 4 kodeksu cywilnego. Trzeba tylko tutaj wykazać bezprawność działania osób, które naruszają te nasze prawa. W tym rodzina ma prawo do informacji w tym zakresie, jeśli jej członek został pozbawiony wolności, czyli to jest ten obowiązek, bądź też osoba wskazana, bo tutaj oprócz rodziny jest także osoba wskazana. Dotyczy to także kwestii przebywania w szpitalu. Także jest prawo do informacji, plus oczywiście, podkreślam, także można wskazać osobę. W ramach rodzinnych praw podmiotowych na szczególną uwagę zasługuje grupa praw, które dotyczą wyłącznie małżonków lub nupturientów. Między innymi prawo do wyboru nazwiska małżonków i przyszłych dzieci. Prawo do wyboru typu ustroju majątkowego, w tym zawarcie stosownej umowy. Zwracam tutaj uwagę w szczególności na intercyzę, czyli umowę przedmałżeńską, jedyną w zakresie polskiego prawa, która skutkuje dopiero zawarciem małżeństwa. Nie ma innej tego typu umowy w postaci, w zakresie innych stosunków.
Wreszcie prawa do reprezentacji małżonka w ramach tak zwanego ustawowego umocowania obwarowanego przesłankami przemijającej przeszkody, ale także w sprawach zwykłego zarządu, w braku skutecznego sprzeciwu ze strony tego małżonka reprezentowanego. Też nie musimy mieć umocowania na piśmie. Dla tej grupy praw ustawodawca przewiduje także konkretne rozwiązania przy tak zwanym milczeniu decyzyjnym, czyli daje rozwiązanie, jeżeli nie podejmiemy tychże decyzji. Prawodawca przyznaje małżonkowi również prawo do korzystania z mieszkania. Zarówno w kodeksie rodzinnym od 2005 roku, które stanowi wyłączną własność lub tytuł prawny, a więc ma na przykład prawo najmu. Prawo do korzystania z przedmiotów urządzenia, czyli rozszerzone także o to uprawnienie należących do drugiego małżonka w celu zaspokojenia oczywiście potrzeb rodziny. Gdyby ktoś miał problem z ustaleniem, który to jest ten dom, gdyby osoba posiadała trzy lub więcej, to tam, gdzie koncentruje się życie tejże rodziny, a więc tam, gdzie ta osoba stale przebywa. Realizacja tego prawa jest niezależna od prawa do alimentów, wynikające z jej treści stosunku małżeństwa podlegające egzekucji. Prawo do korzystania z mieszkania wygasa wraz z unieważnieniem małżeństwa, prawomocnością separacji oraz ustaniem małżeństwa przez rozwód. Wyjątek stanowi ustanie małżeństwa przez śmierć zobowiązanego. W tym wypadku prawo do korzystania ma charakter spadkowy i obejmuje oczywiście uprawnienie, prawo do korzystania z mieszkania gaśnie po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli mówiąc krótko od śmierci spadkodawcy. Warunek: mieszkał ze spadkodawcą do dnia jego śmierci. Odrębnym jest tutaj uprawnienie także, jeżeli chodzi o prawa spadkowe, prawo do zapisu naddziałowego, jeżeli korzystał z przedmiotów tego urządzenia domowego, czyli też dotyczy tej struktury małżeńskiej. W katalogu praw rozumianego jako obowiązek obojga małżonków mieści się również przyczynianie do zaspokajania potrzeb rodziny. Każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przy czym może być ono realizowane także poprzez osobiste staranie o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Jest to szczególna odmiana prawa do alimentów realizowana w ramach rodziny, także bezdzietnej. Co warto podkreślić, po ustaniu małżeństwa może się przekształcić właśnie w analizowane prawo zwykłe do alimentów między małżonkami. Tutaj najczęściej tą podstawą jest niedostatek albo obniżenie stopy życiowej, ale także wobec dzieci. Wspomniane prawo do alimentów obejmuje prawo, obowiązek dostarczania środków utrzymania, w tym środków wychowania, przede wszystkim wśród krewnych, zgodnie z zasadą bliżsi przed dalszymi. Potencjalny obowiązek ma charakter ściśle osobisty, wzajemny, mieszany, nie podlega oczywiście dziedziczeniu. Jego realizacja w zależności od podmiotu zobowiązanego i uprawnionego jest obwarowana szczególnymi przesłankami. Tutaj w zależności od podmiotu, który występuje o te alimenty, jest właśnie albo kwestia niedostatku, tutaj rodzice mogą od dzieci wystąpić o świadczenie alimentacyjne, czy też dziecko, które nie jest samodzielne, albo właśnie kwestia usprawiedliwionych potrzeb czy obniżonej stopy życiowej jak małżonek. Zakres ten określa kodeks rodzinny także w przypadku bezskuteczności alimentacji wobec dzieci oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podkreślenia wymaga tutaj rejestr osób, które uporczywie unikają alimentacji. Wśród nas jest przedstawiciel, który wreszcie zmusił uporczywie niealimentujących do alimentowania skutecznego. Jego wpływ na wzrost ściągalności tychże alimentów, czyli należy pogratulować. Kolejne prawo, prawo rodziców do wychowania dzieci, w tym zgodnie z własnymi przekonaniami, obejmuje regulacje konstytucyjne i kodeksowe, które gwarantują rodzicom pierwszeństwo w zakresie wychowania i kształtowania postaw dziecka, kierowania się własnymi przekonaniami w wykonywaniu funkcji wychowawczych w danej rodzinie. Jednak na te działania wychowawcze podejmowane przez rodziców są ograniczone prawami dziecka. Wychowanie traktuje się jako całokształt zjawisk związanych z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na tożsamość i osobowość.
osobowość dziecka. Warto podkreślić, że tutaj właśnie mamy do czynienia z tymi podwójnymi dwoma charakterami. Wychowanie o charakterze pośrednim odbywa się właśnie w sieci szkół, ale także struktura edukacyjna obejmuje media i bezpośrednie spoczywa na rodzinie. Bezpośrednie, czyli także i odpowiedzialność. A więc w sytuacji, kiedy dziecko popełni jakiś czyn i mówiąc krótko, przyczyni się do szkody, za którą to rodzic musi sowicie zapłacić w takiej sytuacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami kodeksu rodzinnego, dziecko właśnie pozostaje pod władzą rodzicielską od urodzenia aż do uzyskania pełnoletności. I tutaj jest właśnie ten postulat o rozszerzenie od momentu poczęcia. W niektórych sytuacjach dobro dziecka może wymagać jednak ochrony stosunków rodzinnych opartych na innego typu więź biologiczna. I tutaj mamy te alternatywne możliwości wychowania poprzez przysposobienie właściwie od czasów rzymskich funkcjonujące, także opieka prawna i oczywiście te najnowsze rozwiązania rodzina zastępcza czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zastąpiły domy dziecka. Warto pamiętać, że ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie praw rodzicielskich, władzy rodzicielskiej może nastąpić jedynie w przypadkach określonych konkretnie w ustawie, w kodeksie rodzinnym i na podstawie prawomocnego orzeczenia. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na ochronę praw rodziców przed dowolną właśnie arbitralną ingerencją władzy publicznej, co oznacza, że więzi rodzinne nie mogą być podważane w sposób dowolny, na przykład w oparciu o kryterium biedy, które bardzo często było przyczyną właśnie skierowania dziecka do rodziny zastępczej. W ramach wychowania ustawodawca przyznaje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego, podkreślam, jest tutaj koniunkcja, zgodnie ze swoimi przekonaniami, jednocześnie nakazuje odpowiednie zastosowanie przepisów Konstytucji, co oznacza, że rodzice w procesie wychowania moralnego i religijnego powinni uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, wolność jego sumienia, wyznania, jego własne przekonania. Dziecko powinno mieć zapewniony swobodny wybór w sferze wyznania. Nie może być przymuszane na przykład do jakichś praktyk i tutaj prawo do ingerencji ma każda osoba, która zauważy, że taki przymus występuje. Obok tego prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami koresponduje konstytucyjnie zagwarantowalna wolność rodziców w zakresie wyboru szkoły dla dziecka. W przypadku braku porozumienia w kontekście i dzieci, ale także tych praw, które dotyczą rodziny i małżonków, można skierować wniosek do sądu, które zastępuje brak takiej zgody, takiego porozumienia. Analizowanemu prawu rodziców Pani odpowiada adekwatne bardzo prosimy już zbliżać się do końca wystąpienia. Prawo dziecka do rodziny, wychowanie przez oboje rodziców, szczególnie po orzeczeniu separacji czy rozwodu. Możliwość taką przewidział polski ustawodawca w nowelizacji z 2009-2011 roku, pozostawiając władzę rodzicielską w rękach obojga małżonków, gwarantując poprzez tak zwany plan wychowawczy i włączając do tego namiastkę opieki naprzemiennej, wzmocnienie także przez tak zwane mediacje rodzinne. Rodzina posiada także prawo do własności oraz dziedziczenia określone w przepisach kodeksu cywilnego na szczególnych preferencyjnych warunkach, ponieważ występuje tam szeroka grupa. Także w 2009 roku poszerzono te uprawnienia na dziadków, pasierbów, także wujostwo. I wreszcie uprawnienie dodatkowe, które dotyczy prawa do zachowku, kiedy sporządzono testament. Ostatnie sprawy, prawo rodziny do szczególnej opieki i pomocy państwa łączy się z przedstawionymi wcześniej procesem opiekuńczo-wychowawczym obciążających rodziców. Jednak jeżeli dochodzi do sytuacji właśnie, gdy rodziny z różnych powodów niepełnosprawności, bezrobocia, śmierci nie są w stanie utrzymywać, od tego jest wsparcie tutaj państwa i określone formy pomocy świadczonej rodzinie wskazane są w poszczególnych ustawach, tutaj już bardzo szczegółowo, jak w zakresie praw urlopy
macierzyńskie, w prawie podatkowym ulgi podatkowe, w prawie oświatowym wyprawka, stypendia, zasiłki losowe, pomoc psychologiczna, czy też określone zasiłki rodzinne z tytułu wychowania dziecka, czy też rehabilitacja i inne rzeczy. Oczywiście w tym katalogu socjalnym najwyżej w hierarchii, chociaż najmłodsze, jest to świadczenie, o którym tutaj już była mowa, nie będzie, czyli Rodzina 500+, jako komplementarne wobec nakładu finansowego rodziców, w tym wpływające na tak zwany etos rodziny, który eliminuje skrajną biedę wśród dzieci. Na zakończenie, w konkluzji, warto podkreślić nakaz ustawodawcy poszanowania życia rodzinnego i ochrony rodziny jako tej naturalnej grupy determinującej rozwód indywidualny i społeczny człowieka. Omawiane prawa lokuje się w płaszczyźnie praw i wolności osobistych. Omawiane prawa rodziny łączą się immanentnie z określonymi obowiązkami rodzicielskimi. We wnioskach de lege ferenda należy podkreślić potrzebę ograniczenia, a nawet nadmiernej eliminacji ingerencji państwa w podmiotowe prawa człowieka, w tym podmiotowość dziecka i rodziny. Dokonywane przez sądy wybory rodziny biologicznej jako pierwszego naturalnego środowiska wychowania wobec alternatywnych form, które występują dopiero, czy powinny występować dopiero wtedy, kiedy takiej rodziny nie ma. Tutaj w szczególności zwraca się uwagę na eliminację ojca, który, jeżeli żyje w rozłączeniu, a występuje z wnioskiem o opiekę, bardzo często przegrywa z rodziną zastępczą, którą stanowią na przykład dziadkowie. Kolejny postulat dotyczy objęcia konstytucyjną ochroną właśnie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym oczywiście także władza rodzicielska w tym także zakresie. Bardzo dziękuję. Ostatni element w zakresie postulatów. Pani profesor była łaskawa już dwukrotnie przekroczyć czas swojego wystąpienia. Już kończymy. W zakresie postulatów dotyczy właśnie eliminacji tych przepisów, które powodują niespójność i wpływają na nadmiernie ingerują w trwałość małżeństwa i rodziny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo pani profesor za wystąpienie. Teraz przechodzimy do pierwszego wystąpienia przedstawiciela rządu. Zwracam się z prośbą do pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby zechciał podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, uwagami, dokonaniami na temat praw rodziny w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam wszystkich szanownych gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu, ale przede wszystkim witam przedstawicieli polskich rodzin, bo to właśnie dla polskich rodzin, jak rozumiem, jest ta inicjatywa, ten dzień i też to wydarzenie, które ma podkreślić te prawa, które są z punktu widzenia tradycyjnie pojmowanej polskiej rodziny niezwykle istotne. Na wstępie, jeśli państwo pozwolą, moje wystąpienie, mój wywód będzie, mam nadzieję, też i siłą rzeczy krótszy, bo ma inną naturę, bardziej polityczną niż znakomite w sensie merytorycznym, wystąpienia wymagające takiego analitycznego, naukowego podejścia, które wcześniej były tu i przedstawione. Ale właśnie, że występuje tutaj w charakterze polityka, czyli człowieka, który w ramach dobrej zmiany, w ramach części odpowiedzialności rządu podejmuje konkretne działania związane z polską rodziną, to pozwolę sobie ten czas wykorzystać, by zwrócić uwagę na to, co jest w działaniach rządu właśnie tym priorytetem. Zapewne będzie jeszcze o tym mówić pani minister Rafalska, która ma tutaj wiodącą rolę do odegrania i która z racji możliwości też i finansowych i tego, czym kieruje, odgrywa i zarazem prowadzi najważniejszy program wiodący, można powiedzieć, tego rządu wspierający polską rodzinę, czyli program 500+. Ten program, który zdaniem wielu, zdaniem całej tej dziś totalnej opozycji,
opozycji, a przez długi czas rządzących różnych stronnictw w Polsce był niemożliwy do wprowadzenia, niemożliwy do realizacji, a stał się realnym faktem za sprawą decyzji większości politycznej, która dzisiaj jest u władzy i za sprawą też znakomitej pracy pani minister. Szanowni Państwo, ale nim do tego dojdę, chciałbym podziękować serdecznie panu posłowi Tadeuszowi Woźniakowi, bo to właśnie on przez długi czas konsekwentnie domagał się wprowadzenia tego dnia polskiej rodziny. Wprowadzenia po to właśnie, aby w sposób bardzo jednoznaczny i stanowczy dać wyraz naszemu jako państwa stosunkowi do rodziny. W tej szczególnej dobie, o której tak znakomicie w swoim wystąpieniu mówiła pani poseł, wskazując na globalne zagrożenia dla instytucji rodziny w sferze wartości, w sferze społecznej, w sferze kultury, czyli wszystko to, co przychodzi do nas ze świata zwykle zachodu, tej cywilizacji bardzo rozwiniętej. Na nie wszystko, co przychodzi, jest naszym zdaniem dobre i nie przypadkiem zostało też ukute pojęcie, które tu już pojawiło się wśród moich przedmówców w wypowiedziach, cywilizacji śmierci. I my mamy przeciwstawić tej cywilizacji, cywilizacji miłości. Cywilizacji miłości, bo miłość właśnie, tak, miłość, ta piękna wartość, to emanacja sensu życia człowieka jest podstawą i fundamentem każdej rodziny. I można powiedzieć, że rola państwa jest dopiero gdzieś tam w tle, w dalszym tle, bo rodzina i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. To miłość przecież pojawia się w rodzinie i miłość rozwija się w rodzinie. To miłość ma okazję przeżyć też trudne próby w czasie różnych sytuacji, jakie następują w każdej rodzinie, a państwo tylko i wyłącznie ma udzielać pewnego wsparcia, aby ta miłość zwyciężała nad słabościami, nad złem i nad też kryzysami, które każdą rodzinę w takim lub innym stopniu dotykają, że mogą dotykać. Drodzy Państwo, moją rolą jako ministra sprawiedliwości jest szukanie takiego instrumentarium, które będzie gwarantować pewną ochronę prawną. Więc w tym wymiarze starałem się też podejmować stosowne działania. Mogę się odwołać tutaj do słów doktora Korczaka, który mówił, że dzieciom należy się ochrona prawna. I z całą pewnością ten postulat, by wziąć dzieci w opiekę, jest w zakresie, za jaki odpowiadam, realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przykładem tego jest choćby pierwszy projekt. Pierwszy, to rzecz symboliczna, który zgłosiłem jako minister sprawiedliwości. Dotyczył on uniemożliwienia sądom odbierania dzieci tylko z tego powodu, że rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. A więc jeżeli jedyną przesłanką podjęcia przez sąd rodzinny miałoby być odebranie dzieci dlatego, że rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, to na skutek decyzji tego rządu, decyzji parlamentu, projektu, który wcześniej powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie jest to już teraz możliwe. Były przecież niezwykle bulwersujące historie opisywane w polskich mediach, gdzie właśnie te kochające, pełne miłości, ciepła, rodzicielskiej troski rodziny były pozbawiane dzieci, odbierano im na siłę wbrew ich woli dzieci, wbrew tym dzieciom. Były sytuacje niezwykle poruszające serce, płaczu dzieci odrywanych od matki, od ojca, bo sytuacja rodzinna, sytuacja finansowa zdaniem sądu, zdaniem administracji wymagała w interesie dziecka podjąć takiej decyzji. I to już się nie zdarzy. To jest niemożliwe. To była pierwsza ustawa, którą jako minister sprawiedliwości zaproponowałem, przedłożyłem na rząd i rząd z pani premier Beaty Szydło ten projekt przyjął i został on przeforsowany przez Sejm. Ale w tym sensie mogę powiedzieć, że jesteśmy konsekwentni również w tym obszarze, jeżeli chodzi o branie w opiekę dzieci. Ale wyrazem tego jest między innymi zmiana przepisów związanych z niepłaceniem alimentów. Wiemy, że oczywiście różne bywają dramaty życiowe, rozłąki, rozbite rodziny. Wiemy, że zawsze wpisany jest to jakiś dramat, ale nie ulega wątpliwości, że rodzice, niezależnie od subiektywnych przeświadczeń co do przyczyn rozejścia się i rozbicia rodziny, muszą być moralnie, ale też i prawnie zobowiązani do łożenia na swoje dzieci. Nie można godzić się na to, że
ojcowie czy też matki, bo zdarzało się też i matki, nie płacą na utrzymanie własnych dzieci, które przecież w związku z czym spoczywa na nich obowiązek do pełnoletności tychże dzieci. Niestety Polska była krajem, w którym były bite rekordy, jeśli chodzi o ilość rodziców niewywiązujących się z tego obowiązku. I muszę Państwu powiedzieć, że bodaj w dniu wczorajszym przeczytałem w prasie informację, że na skutek zmian, które wprowadziliśmy w polskim prawie, zmian w zakresie regulacji i opisu typu przestępstwa związanego z uchylaniem się od niepłacenia alimentów, odpłacenia alimentów, uchylaniem się od płacenia alimentów, drastycznie spadła liczba osób niepłacących alimenty. Bodaj o 3/4, jeśli porównać miesiąc marzec, kiedy obowiązywały jeszcze poprzednie przepisy, a już miesiące, kiedy weszła w życie regulacja przygotowana w ministerstwie, zmalała liczba osób, które są wpisywane do rejestru długów jako ci, którzy nie wywiązują się ze swojego obowiązku alimentacyjnego. I to jest kolejny ważny krok, konieczny do tego, aby zwiększyć opiekę nad dziećmi. Prawo karne jest pewną ostatecznością i ja sam do niej bardzo niechętnie się odwołuję i sięgam, ponieważ dużo lepiej jest odwoływać się do innych form perswazji, ale czasami jest to ostatecznością, która jest niezbędna do tego, aby też w perspektywie zawisnąć jako presja na rodziców, by wywiązywali się ze swoich podstawowych obowiązków wobec własnego potomstwa, własnych dzieci. Inny przykład zmian, które wprowadzamy, projektu przyjętego niedawno przez Radę Ministrów i mam nadzieję niebawem przyjętego też projektu, który zostanie przyjęty przez polski parlament, dotyczy poruszających też często historii, kiedy polskie dzieci odbierane są polskim matkom przy najczęściej, czasami też i ojcom, na skutek decyzji sądów i wysyłane do jednego z rodziców za granicę. Do tej pory polskie prawo w tym zakresie było, można powiedzieć, całkowicie bezduszne. Działało na mocy pewnego automatu. Ministerstwo Sprawiedliwości kompletnie nie interweniowało, nie ingerowało w tego rodzaju dramaty, nie starało się udzielać realnej pomocy. Muszę Państwu powiedzieć, że mimo że prawo do tej pory jeszcze jest dalece od doskonałości, na skutek zmian organizacyjnych, jakie podjęliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, można mówić już o znaczącym postępie, jeżeli chodzi o pochylanie się polskiej administracji, urzędników nad tego rodzaju dramatami rodzin. Jest wiele przykładów osób, którym udało nam się udzielić skutecznej pomocy. Ale to prawo, te narzędzia, jakie dziś obowiązują, są dalece niewystarczające. Dlatego zleciłem panu ministrowi Wójcikowi, który jest moim zastępcą i odpowiada właśnie za ten dział działania Ministerstwa Sprawiedliwości, aby z jednej strony dokonał dokładnej analizy, diagnozy stanu prawnego, jaki dzisiaj jest, problemów praktyki w tym obszarze, a z drugiej strony dokonał analizy prawnoporównawczej, jak takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach europejskich. I właśnie rezultatem tego jest przygotowana ustawa, która, jestem przekonany, znacznie zwiększy ochronę polskiego państwa, często na beztroskim działaniem organów sądowych i polskich, i zagranicznych, które prowadzą do strasznych dramatów, przede wszystkim dzieci, ale też i polskiego rodzica, który pozbawiany jest bez przemyślenia, bez rozważenia racji swojego dziecka, które oddawane jest, czasami nawet bywa do patologicznych relacji rodzinnych za granicę. Ta sprawa ulegnie fundamentalnej poprawie. Wprowadzamy specjalistyczne sądy w ramach tej zmiany, wprowadzamy szersze uprawnienia prokuratora generalnego, wprowadzamy ograniczenia możliwości przekazywania dzieci po pierwszym jeszcze nieprawomocnym wyroku sądu, to dzisiaj była regułą. Jednym słowem, wprowadzamy szereg gwarancji chroniących dobro dziecka przede wszystkim, ale też i dobro polskiego rodzica, który nie będzie pozostawiony sam sobie z bezduszną administracją, ale też i bezdusznym aparatem sprawiedliwości, a czasami z rodzicem, który dysponuje zagranicznym przewagą finansową i potrafi tą przewagę w sposób skuteczny wykorzystywać. Polskie państwo będzie w te sprawy mogły dużo bardziej skutecznie i z większą empatią angażować się, czyniąc to w interesie polskich dzieci. Muszę Państwu powiedzieć, że
do takich zmian, które są z mojego punktu widzenia bardzo ważne, o których tutaj tylko napomknę, a też dotykają sytuacji wielu polskich rodzin, są zmiany, jakie wprowadziłem tak w zakresie praktycznego działania, np. prokuratury, ale też i zmiany w zakresie prawa, które przygotowuję, jeżeli chodzi o działanie komorników i lichwiarzy. Nie przypadkiem wymieniam te dwie grupy, które kojarzą się często nie najlepiej w odbiorze społecznym. Jeżeli chodzi o komornika, oczywiście to jest zawód potrzebny, ponieważ instytucja komornika jest niezbędna do tego, aby zagwarantować sferę egzekucji po stronie państwa, wyroków, które zapadają, ale pod warunkiem, że działa ta instytucja, ten komornik zgodnie z prawem i w ramach kultury, która jest aprobowana społecznie, respektując pewną elementarną empatię i wrażliwość ludzi, których jego działania dotykają. Niestety wiemy o tym, że były liczne przykłady nadużyć, nieprawidłowości. Muszę państwu powiedzieć, że tu nastąpiła już zasadnicza poprawa za sprawą działania rządu czy działania kierowanego przeze mnie ministerstwa. W Sejmie już na bardzo zaawansowanym etapie są projekty zmian ustaw o komorniku, dotyczących komorników, które tą sytuację też radykalnie poprawią, aby nie było tych gorszących sytuacji, kiedy to odbierane są nawet dzieciom zabawki, kiedy licytuje się majątek, te ostatni, można powiedzieć, majątek niezbędny do utrzymania rodziny właśnie kosztem często biednych, zadłużonych nie ze swojej winy rodziny, nie patrząc na dobro dzieci. I te patologie, jestem pewien, na skutek przeprowadzonych zmian, jakie dokończymy w parlamencie, zostaną prawie całkowicie wyeliminowane. Lichwiarze natomiast, to jest, można powiedzieć, patologia w samej swojej istocie działalności tej grupy osób, które można powiedzieć regularnie naruszają prawo, w sposób bezwzględny wykorzystują słabość, niefrasobliwość, czasami bardzo trudne położenie, niezrozumienie sytuacji polskich rodzin, które potrzebują pieniędzy na leki, czy w związku z konkretną sytuacją, jaka wydarzyła się w rodzinie, na potrzeby wręcz życiowe, i potem zadłużają tę rodzinę w sposób bezwzględny, prowadząc do dramatów takich, że ten przysłowiowy dług, który zaczyna się od 500 zł, kończy się odebraniem całego majątku, dorobku całego życia, odebraniem mieszkania, wyrzuceniem ludzi na bruk. Otóż z tym definitywnie kończymy, a tego rodzaju praktyki będą i są już przez prokuraturę pod moim kierownictwem bezwzględnie ścigane. Zaostrzenie kar za pedofilię, bezpieczeństwo dzieci od tych najgroźniejszych form przestępczości. Drodzy państwo, w tej sprawie zrobiliśmy już niemało. Po pierwsze, powstał projekt w ministerstwie radykalnego zaostrzenia kar dla tych zwłaszcza najgroźniejszych pedofilów, którzy dopuszczają się swoich przestępstw z użyciem przemocy w stosunku do najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Ten projekt został udostępniony panu prezydentowi, który zgłosił tę propozycję legislacyjną i tenże projekt do laski marszałkowskiej, i to rozwiązanie stało się już obowiązującym prawem, a więc zaostrzyliśmy odpowiedzialność karną za tego rodzaju przestępstwa, chcąc chronić dzieci, chcąc spowodować, by ci najgroźniejsi sprawcy trafiali na długi okres do więzienia i nie mogli czynić krzywdy innym dzieciom. Ale jeśli kiedyś wyjdą na wolność, to też jest dodatkowe rozwiązanie, które ma sprawić, że dzieci będą bezpieczniejsze i że rodzice, że nauczyciele, że wszyscy, którzy mają ten obowiązek troski nad dziećmi, mogą czuć się pewniej, bezpieczniej. Mianowicie wprowadziliśmy jawny rejestr internetowy pedofilów. Tych, którzy dopuszczają się swoich przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, i tych, którzy dopuszczają się tych czynów w recydywie, oraz niejawny rejestr, który będzie dostępny dla osób zajmujących się opieką dziećmi pozostałych sprawców tego rodzaju przestępnych czynów. Więc jeżeli nawet taki sprawca wyjdzie na wolność, to będzie monitorowany, bo uznaliśmy, że dobra osobiste takiego sprawcy przestępstwa, dobra osobiste pedofila muszą podlegać mniejszej ochronie niż dobra potencjalnej ofiary, jaką jest dziecko. I ten projekt udało nam się też wbrew oporom różnych środowisk, też i oporom opozycji, przeforsować, i myślę, że będzie przynosił też dobre owoce, zwiększając ochronę dzieci przed groźnymi przestępcami. I na koniec jeszcze powiem
o sądach rodzinnych, obserwując wiele patologii też, do których dochodzi niestety w niektórych polskich rodzinach, towarzyszy temu często alkohol, uzależnienia. Mamy niedawno opisywaną historię w Zamościa dziewczynki, która musiała przed matką, która się nad nią znęcała, wyskakiwać bodaj z pierwszego czy drugiego piętra. Otóż postanowiłem wprowadzić obowiązek dla sądów rodzinnych, by każdorazowo, kiedy w toku prowadzonych przez nie czynności ustalą też te sądy, że istnieje realne zagrożenie dla dobra dziecka, że zawsze w takim wypadku sąd rodzinny będzie musiał z mocy ustawy informować prokuraturę, by ta podejmowała równolegle stosowne działania, uczestniczyła w takich postępowaniach, by zapobiec nieszczęściom. Zapobiec takim nieszczęściom, o jakich słyszymy. Okaleczenia dzieci, czy czasami nawet i zamordowania dziecka. Niedawno była taka historia na Podkarpaciu, gdzie półroczne dziecko, chłopczyk, Maksymilian, o ile pamiętam imię, został przez psychopatę zamordowany. Mimo różnych sygnałów niestety organa państwa nie działały tak jak należy. Tam zresztą też nie działała prokuratura i w związku z tym też podjąłem stosowne działania dyscyplinarne i karne. Drodzy państwo, państwo musi wywiązywać się swoich zadań, gwarancji stworzenia prawa, które chronić będzie rodzinę i chronić będzie najsłabszych, czyli dzieci. I myślę, że ten rząd z tego zadania w zakresie, jakie jest ono powierzone Ministerstwu Sprawiedliwości, wywiązuje się. Pracujemy też nad innymi jeszcze regulacjami, o których w tej chwili jeszcze nie chcę mówić, bo one są na etapie prac analitycznych. I mam nadzieję, że też w przyszłości będziemy mogli już o nich powiedzieć i z satysfakcją stwierdzić, że one też pomogły w ochronie polskiej rodziny. Ale już na zupełnie koniec dodam, że ten wielki program rządu, który jest realizowany za sprawą znakomitej pracy pani minister Rafalskiej, 500+, jest też możliwy dzięki temu, że ten rząd skutecznie ogranicza ogromną sferę patologii i potrafi sięgać po pieniądze oszustów po to, aby były one na ważne społeczne projekty, w tym na 500+. I dlatego nie jest rzeczą przypadku, że te gigantyczne malwersacje związane z wyłudzaniem VAT-u sięgającą miliardów złotych, które poprzednio były całkowicie bezkarne, teraz są w sposób bardzo efektywny i skutecznie ścigane. I tak jak widzimy rezultat w postaci zmiany, jeżeli chodzi o zachowanie osób zobowiązanych do płacenia alimentów po trafnej zmianie regulacji prawa karnego, tak widać ewidentną, pozytywną zmianę, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o wpływ podatku VAT, który znajduje się do dyspozycji budżetu państwa na ważne rozwiązania, jak i ograniczenie patologii, bo pamiętajcie państwo, że to nie jest tak, jak myślą niektórzy, że nasze działania są wymierzone przede wszystkim w tych, którzy nie płacą podatku VAT, a powinni go zapłacić. Nie, nasze działania przede wszystkim są wymierzone w tych, którzy poprzez tak zwane karuzele VAT-owskie wyprowadzali zapłacone już wcześniej przez Polaków, też i przez państwa, podatki, uczciwie zapłacone podatki pod pretekstem fałszywych rozliczeń i wyprowadzali je często za granicę na kwoty liczone w miliardach złotych. I to jest też rezultat dobrej zmiany, które w efekcie pozwala realizować ważne działania dla polskiego rządu. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za ten dzień, który został uchwalony przez polski parlament z inicjatywy pana posła Woźniaka, bo żyjemy w trudnych czasach dla rodziny. Żyjemy w trudnych czasach dla tej tradycyjnej rodziny. Żyjemy w czasach, kiedy za wszelką cenę chce się tą rodzinę zniszczyć, zdestruować i od strony prawnych konstrukcji, rozwiązań i od strony ekonomicznej. I ten rząd, można powiedzieć, podjął się wyzwania na miarę aktualnej epoki. Stawia czoła. Tej cywilizacji destrukcji rodziny, stawia na rodzinę i będziemy w tym konsekwentni. Wywiążemy się z naszych zobowiązań. Rodzina na pierwszym miejscu. Dziękuję państwu bardzo. Serdecznie dziękuję panu ministrowi za to wystąpienie, tak ciepło przyjęte także przez państwa. W tej chwili będziemy wysłuchiwać referatów naprzemiennie wygłaszanych przez
przedstawicieli rządu i przedstawicieli organu ustawodawczego, jakim jest Sejm i Senat. W związku z powyższym bardzo zachęcam do zabrania głosu pana profesora Kazimierza Wiatra, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, który wypowie się na temat prawa rodziny fundamentem wychowania do patriotyzmu. Pani minister, panie ministrze, szanowni państwo, mam się podzielić z państwem refleksjami nad tematem prawa rodziny fundamentem wychowania do patriotyzmu. Wiemy, że patriotyzm to jest bardzo ważna sprawa. Czym jest patriotyzm? Są różne definicje tego pojęcia. Najkrócej i bardzo po prostu patriotyzm to miłość bliźniego i zobowiązania wobec naszych poprzedników. To są te pierwotne i najgłębsze źródła patriotyzmu. Rodzice i rodzina w swym bezinteresownym działaniu obdarzają swoje dzieci wszystkim: życiem, wychowaniem, umiejętnościami, zasadami, przyzwyczajeniami, także majątkiem. Także przywiązaniem do tradycji i kultury, do wiary ojców, do ojczyzny. Czym dzieci odpłacają rodzicom? Miłością i wiernością wobec zasad, wobec ich wartości, w tym umiłowaniu ojczyzny małej i dużej i Polski, i wierności w wierze i kulturze i w języku. Często do młodych ludzi mówię, kiedy podejmujesz ważne życiowe decyzje, zapytaj siebie, co by powiedział ojciec, co by powiedziała matka. Mamy wielkich świętych, wielkich bohaterów. Oni ukazują nam, że słaby z natury człowiek może być wielki, może pokonywać trudności i dokonywać wielkich czynów. Te postaci ukazują nam, że można i zachęcają. Ale przecież wielu z nich oddało swoje życie dla nas, nie dla siebie. I to może już nie jest tylko zachęta, ale zobowiązanie. Także wobec ojca i matki, i rodzeństwa i dziadków. Także wobec harcerzy szarych szeregów, którzy oddawali dla nas życie, walczących w Powstaniu Warszawskim, także żołnierzy wyklętych, Inki, księdza Jerzego Popiełuszki i wielu, wielu innych. Aby młodzi ludzie potrafili korzystać z tego niezwykłego zasobu dobra i siły, muszą mieć wykształconą wrażliwość. Wrażliwość na dobro, na poczucie obowiązku i wdzięczności, na miłość bliźniego. Tę wrażliwość buduje dom rodzinny, rodzice i rodzeństwo, dobry przykład. Uczynność, życzliwość, prawdomówność, międzyludzka solidarność i osobisty przykład, po prostu osobisty przykład, czyli zgodność słów i czynów. To wszystko dzieje się w rodzinie. Dlatego dla Inki tak niezwykle ważne było przekazanie: babciu, zachowałam się jak trzeba. Bo to z rodziny wyniosła te wartości. Oczywiście odpowiedzialność jako forma zobowiązania to jeden z ważniejszych wymiarów patriotyzmu. Oczywiście znajomość historii, geografii, kultury, a także ich przekazywanie. A nade wszystko pamięć, wrażliwość, odpowiedzialność. Dziś w czasie niezwykle dynamicznego rozwoju techniki i technologii, budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, niezwykle potrzebna jest synteza tradycyjnych wartości z nowoczesnymi technologiami. Ponieważ niektórym się wydaje, że jest tak super wszystko nowoczesne, że tamte wartości już nie są ważne. Rodzina jest tą najmniejszą ojczyzną. Potem te relacje są przenoszone na środowisko pracy, zwyczaje wioski i osiedla, w końcu całego narodu i państwa. Oczywiście rola matki i ojca są w rodzinie różne. Dotyczy to także wychowania. Mówi o miłości dyscyplinującej i miłości troskliwej, o tej wolności i kontroli, o kochającej wolności i kochającej kontroli. Kochająca wolność to matka, kochająca kontrola to ojciec. Oczywiście w tym wychowaniu trzeba mądrze wymagać, nie upokarzać swoich dzieci, ale mądrze wymagać tylko rzeczy istotnych, stopniować ważność tych wymagań, nie zmieniać tych wymagań i wskazań. No już wszelkie tutaj humory rodziców wobec dzieci są niedopuszczalne. Nie okazywać własnej siły poprzez wymagania. To jest w końcu okaz słabości rodziców. W tym zawiera się budowanie patriotyzmu, a w Polsce to
szczególnie ważne. Jak ważne, to chciałem przytoczyć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z 79 roku w Belwederze, kiedy mówił: to, że racją bytu państwa jest suwerenność społeczeństwa, narodu, ojczyzny, to my Polacy szczególnie głęboko odczuwamy. Tego nauczyliśmy się przez całe nasze dzieje, a w szczególności poprzez ciężkie doświadczenia ostatnich stuleci. Nigdy nie możemy zapomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski od końca XVIII wieku do początku bieżącego stulecia. To bolesne, w istocie swojej negatywne doświadczenie stało się jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu. Słowo ojczyzna posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń. Oczywiście patriotyzm, miłość kosztuje. Te wysiłki kosztują. Dlatego w innym miejscu Jan Paweł II na Jasnej Górze w 83 roku mówił: czuwam. To znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kosztuje. To, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. A papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce, w Krakowie, mówił o dobrej pamięci. O dobrej pamięci, czyli musimy przede wszystkim pamiętać o dobrych wydarzeniach naszej historii, bo to one budują w nas dobro. Mówił też o roli dziadków, o przekazywaniu tych wartości. Dziś rodzice mają mało czasu, żeby zajmować się dziećmi, dlatego ci dziadkowie, dlatego rodzina pokoleniowa są tak wielką wartością. W Kielcach Jan Paweł II wyraził swoją wielką troskę o rodzinę, ale zakorzenił ją także głęboko w naszej polskiej glebie. Bardzo dramatyczne wystąpienie. Warto go całego odsłuchać, zobaczyć, przeczytać. Mówił między innymi tak: może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić i nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Te słowa bardzo mocno podkreślają związek ojczyzny i patriotyzmu z rodziną i z ziemią ojczystą. Ale czasem, a nawet często, celowo zarzuca się patriotyzmowi jego, nazywa się nacjonalizmem, stawia się znak równości. Odpowiem krótko. Wiele lat temu profesor Kazimierz Twardowski z Dworskiej Szkoły Filozoficznej jeszcze w 1919 roku powiedział tak: patriotyzm to bardzo trudna sprawa, bo wymaga dojrzałości, bo wymaga kształtu umysłu i serca. Można to zadedykować tym, którzy stawiają znak równości między patriotyzmem a nacjonalizmem. Oczywiście wychowanie do patriotyzmu to są zadania dla rodziny, szkoły i kościoła, ale przede wszystkim dla rodziny. Papież Franciszek mówił także w innym miejscu, że służba innym jest najwyższą formą miłości, bo jakby rodzina jest bliżej nas, jesteśmy z nią związani, natomiast bezinteresowna służba społeczna jest naprawdę wielką formą miłości. W tej perspektywie można przytoczyć pojęcie narodu określanego jako sumę poświęceń, a nie sumę interesów. Dlatego niektórzy nie lubią słowa naród, słowa Polska, wolą słowo kraj, ojczyzna, bo Polska i naród kojarzy im się z patriotyzmem, na który ich po prostu nie stać, na tą sumę poświęceń wyrażaną pojęciem patriotyzm, zawierającego ofiarność, solidarność, bezinteresowną służbę dla innych, poświęcenie, otwartość i życzliwość, a także codzienną uczciwość, pracowitość i zaangażowanie. Ale wychowanie to trudna sprawa, wymaga dojrzałości. Należy przede wszystkim dobro zbudować w sobie, a potem wspierać innych i dzielić się tym dobrem. Tu żadne chwyty pedagogiczne nie przyniosą pożądanych efektów. Znamy wspaniałe metody wychowawcze w harcerstwie, w sporcie, w oazach, ale sama forma nic nie da. Musi być dobro. Musi być dobro w sobie przekazywane innym. Ten przykład osobisty
który potwierdza zgodność słów z czynami. Jan Paweł II mówił: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Opowiadał mi pewien nauczyciel, że polecił uczniom napisać wypracowanie o patriotyzmie. I jeden z uczniów napisał, że patriotyzm to jest takie odległe dla rodziców, dla dziadków. Niech oni się tym zajmują. Ale jak trzeba się będzie bić za Polskę, to on pójdzie. To, proszę państwa, obrazuje, że my musimy zrozumieć młodych. Ich kod kulturowy jest zupełnie inny. Nazywamy to cywilizacją prawego kciuka. Czasami widzę w autobusie, jak błyskawicznie młodzi piszą po tej klawiaturze telefonu komórkowego. Musimy próbować ich zrozumieć, ten ich świat, ten ich kod kulturowy, te dzisiejsze znaki czasu, po to, aby przekazać im te najważniejsze wartości związane z dekalogiem, z umiłowaniem ojczyzny. Można powiedzieć, że młodzież jest dobra, ale to dobro w niej trzeba dostrzec i wzmacniać. Często jest ten okres buntu, kiedy młody człowiek buduje swoją podmiotowość, podkreśla swoją odrębność, osobowość. Czasami ta agresja, którą ma młodzież, jest po prostu krzykiem samotności, że jest niezauważona przez rodziców, przez otoczenie. Warto chociażby przypomnieć żołnierzy wyklętych, których młodzi ludzie nam przypomnieli, upomnieli się o nich bardzo, bardzo mocno. Muszę powiedzieć, że byłem jakiś czas temu na filmie Katyń i byłem zupełnie zdeprymowany, jak młodzi ludzie wchodzili z Coca-Colą, z popcornem na ten film. No i tam na początku te szeleszczenia, a potem film się kończy, wszyscy siedzą. Cisza, cisza. Ogromny szacunek. Także, proszę państwa, naprawdę musimy zrozumieć młodych ludzi. To wyzwanie każdego pokolenia, żebyśmy potrafili im przekazać te najważniejsze wartości. Oczywiście to dzisiaj jest niezwykle trudne. To dzisiaj jest niezwykle trudne, ponieważ te zagrożenia, relatywizm, gender, ustawia o zmianie płci poprzedniego tutaj Platformy i PSL-u. Wiele pokus, zagrożenia w cyberprzestrzeni, wartości materialne, które są w zasięgu ręki w nieporównywalny sposób niż dawniej, konsumpcja, to wszystko jest bardzo trudne. Dlatego chciałbym zakończyć słowami do nas wszystkich, które Jan Paweł II powiedział w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. Nie wiedział, czy jeszcze kiedykolwiek stanie na tej ziemi. Powiedział takie słowa, które dla dzisiaj powinny być dla nas wsparciem. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, która daje nam wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, którą przynosi pełna radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Życzę tego nam wszystkim. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy wszyscy panu senatorowi Kazimierzowi Wiatrowi. Pragnę tylko jeszcze dodać, że pan senator jako profesor, wykładowca jest wybitnym wychowawcą młodzieży, w tym młodzieży akademickiej i harcerzy. Dziękujemy bardzo, panie senatorze. A teraz proszę już panią minister Elżbietę Rafalską, aby przybliżyła nam sprawy polityki prorodzinnej w działaniach rządu. Będzie to ostatnie, myślę, takie zwieńczające tę pierwszą część wystąpienie przed przerwą. Także proszę państwa jeszcze o cierpliwość, o pozostanie. Na pewno będziemy mieli do czynienia z wielkimi, ważnymi sprawami, które chce nam przekazać pani minister. Pani minister, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie ministrze, panie i panowie parlamentarzyści, szanowni państwo. Od samego początku jesteśmy świadomi spoczywających na nas zobowiązania wobec polskich rodzin. Gdzie są te początki?
Te początki to był ten etap wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pracowało nad programem i powiedziało, że w sprawach społecznych kluczowy będzie program polityki rodzinnej, program 500+. I kiedy rząd pani premier Beaty Szydło, rząd Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni ma być przyjęty ważny dla polityki rodzinnej program Rodzina 500+. Pan minister Ziobro z uznaniem mówił o działaniach mojego resortu, ale proszę państwa, ja za te słowa bardzo serdecznie dziękuję, ale polityka rodzinna to jest polityka rządowa, to jest polityka międzyresortowa. Mój resort tą politykę koordynuje, część z działań wprowadza bezpośrednio, realizuje niektóre z tych reform, ale bez takich działań, jakie prowadzi pan minister Ziobro, minister edukacji, minister kultury, minister zdrowia, rodzina nie byłaby postrzegana jako całość i ten program byłby programem wybiórczym. A proszę sobie wyobrazić, jak można by było realizować politykę rodzinną bez aprobaty, uznania i poparcia ministra finansów. Przecież olbrzymie pieniądze na tą politykę rodzinną dajemy, a więc myślę, że należą się oklaski wszystkim członkom rządu. Bo proszę państwa, bez zwalczania tych patologii finansowych, wydanie w jednym roku, kiedy przyjmowaliśmy budżet po poprzednikach, gdzie trzeba było zabezpieczyć finansowanie 3 kwartałów 500, no nie można by było inaczej tych pieniędzy znaleźć, a te pieniądze są i dzisiaj mamy bezpieczne finansowanie nie tylko tego, ale wielu innych też programów. I proszę państwa, potem też pierwsza decyzja pani premier, która powiedziała, to nie będzie Ministerstwo Pracy, to będzie Ministerstwo Rodziny. I wtedy pokazaliśmy, że w hierarchii ważności rodzina jest przed pracą, rodzina jest najważniejsza. I proszę państwa, niby symboliczny wymiar, niby zmiana nazwy, a z olbrzymim uznaniem to zostało przyjęte. Dlatego, że przygotowując nasz program i pracując nad nim dalej, mówimy, że po pierwsze godność rodziny i po drugie bezpieczeństwo rodziny rozumiane nie tylko w tym wymiarze materialnym, bo tak naprawdę godność jest przypisana każdemu z nas. Godność nie jest przywilejem, a wiele polskich rodzin ze względu na ich trudną sytuację czasami wydawała się pozbawiona godności. Dzisiaj mówi, podnieśliśmy głowy. Mamy takie samo prawo jak wszyscy inni do tej przypisanej nam godności. Jaka musi być też ta polityka rodzinna? Otóż jej wyznacznikami jest strategiczność i długofalowość. I taką politykę chcemy realizować i taką politykę realizujemy. Polityka rodzinna nie może być na chwilę. Ona musi dawać rodzinom poczucie stabilności. No i proszę państwa, nasz rząd nie oszczędza na rodzinach. Wydatki na politykę rodzinną dzisiaj wynoszą ponad 3% PKB. Dla porównania w 2015 było to 1,8 PKB, a w 2011 1,3 PKB i dzisiaj jesteśmy w czołówce państw europejskich, które inwestują w rodzinie, a budżet się ma znakomicie i prowadzenie takiej polityki rodzinnej nie stanowi żadnego zagrożenia dla finansów publicznych. Program Rodzina 500+ to był program, który powstał, żeby przywrócić rodzinom godność i poprawić to poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, od którego przecież zależy również decyzja rodzin o zwiększeniu dzietności. Takie są badania i potwierdzają to badania w dalszym ciągu, że nie tak jak na Zachodzie, w Polsce ten czynnik materialny jest istotny, że obawialiśmy się, że przyjście na świat kolejnego dziecka może spowodować pogorszenie naszego statusu materialnego. A więc tym samym nasz program dzisiaj realizuje cel pronatalistyczny
i kolejne dane dotyczące liczby urodzeń potwierdzają, że ta sytuacja trochę się nam poprawia. Oczywiście ważna i istotna jest tu też sytuacja na rynku pracy. Proszę Państwa, z programu korzysta ponad 2 620 000 rodzin, niemalże 4 miliony dzieci. Znaczna część tego programu adresowana jest na polską wieś. Można powiedzieć, że ogółem około 60% wydatków. Już dzisiaj wydaliśmy na ten program ponad 33 miliardy złotych, w tym ponad 400 milionów złotych na dzieci, które są w pieczy zastępczej. I to są te pieniądze, które trafiają też na lokalne rynki, które są w samorządzie, powiększają budżety samorządów, które powodują i mają swój udział też we wzroście gospodarczym, a to też był ten czynnik, który wątpiono, czy rzeczywiście będzie tak mocne oddziaływanie tego programu na wzrost gospodarczy i wszystkie dane to też potwierdzają. Ciągle w Polsce rośnie konsumpcja prywatna. Tym programem jest objęte niemalże 58% polskich dzieci do 18 roku życia, a proszę Państwa, w tym tylko 384 tysiące rodzin wielodzietnych. Ale ponieważ rodziny wielodzietne to rodziny 3 i 3 dzieci i więcej, jak już pomnożymy te 348 tysięcy, to się robi ponad 1 000 000 dzieci w tym programie uczestniczących. Dzisiaj można otwarcie, proszę Państwa, powiedzieć tak. Te wszystkie zarzuty, które się pojawiały, że polskie rodziny zmarnotrawią pieniądze, okazały się nieuprawnione, bezpodstawne i krzywdzące polskie rodziny. To marnotrawienie, jego skala jest marginalna, wynosi poniżej chyba 2 000, co biorąc pod uwagę skalę i zakres programu daje nam jakieś 500 promila osób, które korzysta z tego programu. Długi zarzut o dezaktywizację kobiet, absolutnie nie znający potwierdzenia w danych dochodzących z rynku pracy. Nawet ostatnie dane dotyczące Eurostatu pokazały, że po raz pierwszy chyba w historii tych badań bezrobocie kobiet jest niższe od bezrobocia mężczyzn, a wszystkie wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i zatrudnienia są lepsze. A poza tym, jeżeli kobiety podejmują decyzję o tym, o zrezygnowaniu czasowo z pracy zawodowej, żeby sprawować opiekę nad czasami liczną rodziną, to jest to z korzyścią dla rodziny, a nie ze stratą. Ale dzisiaj kobieta ma wybór. Może sama zadecydować, nie musi drżeć o to, czy ubytek wynagrodzenia nie spowoduje, że pozbawiona rodzina jest źródeł utrzymania. Ale do tego należy dodać program Za życiem, który obejmuje zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży, po porodzie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, poradnictwo specjalistyczne oraz pomoc asystentów. Tu w ramach programu Za życiem jest to też jednorazowe świadczenie, które spotykało się z różnym odbiorem, ale zawsze mówimy, że w tej pierwszej chwili ta jednorazowa pomoc też dla rodziny znajdującej się w takiej trudnej, dramatycznej sytuacji, w której rodzi się dziecko często nieuleczalnie, nieodwracalnie, ciężko chore, jest bardzo ważne. W tym programie jakie są jeszcze rozwiązania? Otóż wsparcie osób niepełnosprawnych przez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych. No i ta profilaktyczna rola i zadanie asystenta rodziny.
Już w dużym skrócie wiem, że jesteśmy trochę ograniczeni czasowo. Proszę Państwa, rozwijamy też miejsca opieki nad małym dzieckiem. Niestety czasy są takie, że nie możemy sprawować w nieograniczonym sposób opieki nad małym dzieckiem. Rodziny potrzebują miejsc opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Nie mówię tu tylko o opiece przedszkolnej. W związku z powyższym podjęto już decyzję rządową, taką budżetową, że w 2018 roku będzie kwota przeznaczona na rozwijanie sieci właśnie tych miejsc opieki nad małym dzieckiem do kwoty 450 milionów złotych. Do tej pory była to kwota 151 milionów. I pokazuje to, że no, trzykrotnie zwiększamy te środki. Myślę, że te białe plamy, które pokazują, że w Polsce 70% samorządów nie ma nawet jednej propozycji, jednej oferty opieki nad małym dzieckiem, ulegnie zmianie i ta sytuacja się poprawi. Mogę też powiedzieć, była tu już wspominana dzisiaj Karta Dużej Rodziny. Ta Karta Dużej Rodziny stanie się bardziej atrakcyjna. Chodzi nam tu o zastosowanie najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej i ta zmiana, że karta będzie dostępna na smartfonie, wejdzie od 1 stycznia 2018 roku, ale proszę Państwa, od 1 stycznia 2019 roku czeka nas głęboka systemowa zmiana, bo od wtedy właścicielami, posiadaczami Karty Dużej Rodziny mogą być ci rodzice, te rodziny, które wychowały dzieci, miały troje dzieci. Nie tylko, które mają w tej chwili te dzieci, tylko kiedykolwiek wychowały tą trójkę dzieci. Oczywiście na te działania polityki rodzinnej, no mówię, składają się działania pani minister Zalewskiej, bo można by tu mówić o tym obowiązku przedszkolnym dzieci do 6 roku życia, o naszej ważnej propozycji Mieszkanie Plus, ale nie chciałabym też przedłużać i powiem Państwu, że jak zaczynaliśmy wprowadzać nasz program Rodzina 500+, to ja mówiłam, że chcemy w Polsce zmienić model rodziny z dotychczasowego modelu, który zaczął być dominującym 2+1 na 2+2. A teraz mogę powiedzieć, że naszą ambicją jest zmiana tego modelu nie z 2+2, ale naprawdę 2+3, żeby w Polsce dzietna, wysokodzietna, wielodzietna rodzina była tą rodziną, o której marzymy, którą chcemy mieć i od której zależy przyszłość nas wszystkich i przyszłość Polski. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za takie uczestnictwo. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani minister za to bardzo ważne wystąpienie, za przekazane nam informacje, przemyślenia. Myślę, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy obecni, jesteśmy wdzięczni naszemu całemu rządowi za to wszystko, co czyni dla rodziny, co czyni dla tego, aby rzeczywiście upodmiotowić rodzinę, aby rzeczywiście dbać o godność rodziny, o godność każdego człowieka. Za to wszystko jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Życzymy dalszych sukcesów, bo to będzie sukces nas wszystkich, będzie sukces naszej ojczyzny, sukces każdego z nas. Drodzy Państwo, dziękując za wystąpienia w pierwszej części, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Nie wiem, czy są jeszcze materiały wyłożone przed wyjściem z sali. Jeżeli są, prosimy je zabierać, prosimy także zapoznawać się z nimi, propagować je w swoich środowiskach. Także zachęcamy do zakładania lokalnych komitetów obchodów Dnia Praw Rodziny, o czym jeszcze będziemy wspominali po przerwie. Teraz życzę chwili odpoczynku i wzajemnych życzliwych rozmów. Dziękuję bardzo. Mamy 20 minut przerwy.